Siema, widać mnie, słychać mnie. Cześć. Jak zwykle problemy ze startem. Ale może się udało, a może i nie. Siema. O, dostałem powiadomienie, że transmisja działa. Pytanie, czy ona działa. What's up, dog? W porządku. Dobra, chyba działa. Siema wszystkim. Każdemu z osobna. Co tam u was? Siema, 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 Artur. Jak tam kawa, Artur? Wiem, pisałeś, że dobre. O matko, witam was wszystkich. Poczekajmy trochę. Napiszcie, co tam u was słychać. Co tam u was widać. A ja sobie w tym czasie okienka poukładam. Taki to pożyje na urlopie. A co to jest urlop? Podgląd w oknie, tak, tego potrzebuję. I jeszcze czat by było dobrze widzieć, nie? O. Siema, Jurek. Aż mi słabo, jak patrzę na ten ekspres, co ja muszę zrobić. Ale jeszcze chwilę poczekajmy. Ciepło. Tu jest część do wymiany. Jeszcze tu przypnę komentarz. Witam, witam, witam wszystkich. Będziemy rozpoławiać DeLonga. Tak jak jest w temacie. Tak jak jest na miniaturce. Chociaż energii u mnie dzisiaj trochę brak. Coś w tym jest, Artur, co mówisz? Dobra, jeszcze z 5 minut dajmy sobie. Niech się wszyscy zbiorą. Zanim przejdziemy do tej nierównej walki. Witam, witam, witam wszystkich, witam. Będziemy na pewno, znaczy na pewno może nie, będziemy musieli zrobić 5 minut pauzy w którymś momencie, bo mam klientkę, która nie jest w stanie do mnie dojechać w moich godzinach pracy, no i dzisiaj powiedziałem, że jestem trochę dłużej, więc może tu wpaść po ekspres, więc to po prostu zrobimy pauzę wtedy, ale czy wpadnie, to się jeszcze okaże. Siema, Lance, no tak jak piszesz, ale jak widzisz, przynajmniej koszulka firmowa jest. Cześć, Paweł. Już ci zazdroszczę tego aparatu, Paweł. O! Spox 2. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat. Szymon, Spox 2, wielki elektronik, ma dziś urodziny. 47 chyba z tego, co tak po filmach obstawiam. Także złóżcie mu życzenia. Wszystkiego dobrego, Szymon. Zdrówka przede wszystkim, napisałem ci na Facebooku. Bo jak będzie zdrówko, to hajsy się zarobi. A bez zdrówka się nic nie zrobi. Także... Ty wiesz, że ja ci dobrze życzę. To ja ci powinienem donate'a dzisiaj wysłać, a nie ty mi. Ale ja z donate'em do ciebie przyjadę. Wszystko w swoim czasie. Kończąc myśl, Paweł, zazdroszczę ci tego aparatu. Oglądałem ten twój... co pokazywałeś, ten z powyrywanymi padami procesor. No ładnie ostrzy ten Lumix. Ładnie ostrzy. Zazdraszczam. Ale wszystko w swoim czasie. Byłem na stak... Żmija mnie ugryzła tutaj. No, pff, diabła mnie. A czemu chciałeś go zwrócić, Paweł? Dlaczego? Why? Ja ci, Szymon, życzę, żeby ci się calctlin wyłączył w Siemensie. No ale naprawdę, no 47 lat, wielki elektronik, naprawdę zacny wiek. Nie wyglądasz, tak na 40 to wyglądasz, ale na 47... Nie. Dobrze się trzymasz. O, masz, tak a propos, masz niebieski nick, Szymon. Nie wiem, czy zauważyłeś.
No, puzzle były fajne, ale powiem wam, że generalnie ten, nawiązuje tutaj Lance do tego, co napisałeś, ten film z soboty o puzzlach z Saeco Encanto. Ja generalnie tam nawet na filmie mówię, ja takich ekspresów nie przyjmuję, bo tam są z reguły jakieś niespodzianki, poprzełączane kable, pourywane, nieumiejętnie rozebrane. Tutaj był to ekspres od kolegi, więc miałem wiarę, że mówi to, co zrobił, więc mogłem się podjąć, a od razu mi zaświtało, że to będzie fajny pomysł na film. Nowik. Maksymalny nacisk bloku, a może masz młynek źle wyregulowany, za dużo kawy się sypie i nie jest w stanie się zamknąć. No, o tym mówię, wielki elektronik. Ja miałem kiedyś taki przypadek, raz wziąłem taki ekspres i po prostu była rzeźnia, a nie zwrócisz na coś uwagi, włączysz do gniazdka i jest tylko... i po elektronice, więc... jak ktoś sobie już podjął sam naprawę do takiego stopnia, że rozpierdzielił ekspres na drobne, to niech sobie go składa, no to jest zabawy za dużo. Szymon sobie często kulki wymienia, dlatego się tak trzyma. To jest ta tajemnica, zdradzę wam. Wiecie, że on jest spec od kulek. Dobra, słuchajcie. Jest was już parę osób. Minęło 10 minut. Numer tego ekspresu polega na tym, że mamy do wymiany, znowu nie pamiętam jak to się nazywa, napisałem w opisie filmu, taką prowadnicę zaparzacza, której nie mogę otworzyć. Nie będę tego czytał, Szymon. To jest takie ustrojstwo, które powoduje, że zaparzacz wracając do pozycji, ono się tu odpowiednio zaczepia o tę prowadnicę i odpowiednio ustawia. I tu mam nadzieję, że uda mi się ten efekt wywołać. Spróbuję pokazać wam, że on nie wraca. Więc teraz ja tu się muszę przygotować. Będziemy go odpalać na sucho, bez wody. Mam nadzieję, że nic się nie złamie. No tak, gdzie jest power? Halo. Ja go tu będę oszukiwał. No i patrzcie, jak on pracuje. On teraz pojedzie do góry. Nie, teraz się grzeje, więc teraz go wyłączamy. Patrzcie na tę prowadnicę. Na razie jest ok. Ona się chowa, bo to jest ten element. Teraz oczywiście po złości zadziałało. To jeszcze raz. Ja wiem, że teraz będzie działać. Naprawione, słuchajcie. Nie, jest, słuchajcie, problem. Dobra, nie będziemy się tu godzinę z tym bawić. Zbliżę wam. On jest uszczerbiony. Problem polega na tym, że on co któryś ruch... Halo. Co któryś ruch on nie zaczepia, tylko przeskakuje. I po prostu ten zaparzacz nie trafia do takiej pozycji, tylko on kończy w takiej pozycji pracę, że nie da się go wyjąć. Co to powoduje? Powoduje to, że też nie wyrzuca fusów. Zostają te fusy tu. Przy następnym ruszeniu on namiela już tu za dużo fusów, głupieje, rozregulowuje się ten ekspres. Więc co? Do wymiany jest ten element. I od razu wam mówię, ten, czyli ten. Od razu wam mówię, ja tego nie robiłem. Chyba z półtora roku. W ogóle przez ostatnie 5 lat robiłem to chyba ze 3 razy. Więc mam ściągawkę pod tytułem właśnie z jakiegoś takiego wymienianego, bo ten ekspres trzeba rozebrać bardzo, ale to bardzo dogłębnie. Nie rozumiem. Nieważne. Słuchajcie, bierzemy się, bo ja mam czas do 18. A tej roboty trochę tu jest. Wiadomo. Na pewno trzeba rozebrać obudowę. A co dalej, to najpierw zdejmijmy górę.
Tu jeszcze trzeba odkurzyć kawę, bo oczywiście nie przygotowany. Postaram się szybko. Co przypał, Paweł? Co przypał? Kto przypał? Co przypał? Dzisiaj będę trochę mniej was czytał, bo tu naprawdę trochę skupienia jest potrzebne. A i tak będzie mi ciężko. Parara, czy ja to muszę zdjąć? Muszę to zdjąć. Odpinamy. To właściwie całe zdejmiemy, ale to i tak musimy wężyk odpiąć. Czy coś urwie? Bardzo możliwe, Szymon. Przy moim charakterze? U mnie jak się coś nie urwie, to się słabo czuję. Ja jak czegoś nie rozwalę, to dzień się źle zaczął. Ale z kolei jak nic nie urwie, to będzie ci głupio. Dobra. No tu trzeba obierać go całego. Takich ekspreso. Artur wie, Artur Cook, Artur był u mnie. Przedwczoraj chyba? Nie, w zeszłym tygodniu. Nie wiem, mi się dni miksują po prostu. Pogadaliśmy trochę fajnie. Fajnie, że wpadłeś, Artur. Fajnie się gadało. Dobra. Aha. To teraz lecimy z ekranem. W takich ekspresach się nie urywa, tylko poprawia fabrykę. Coś w tym jest. Coś w tym jest, co mówisz. Mówisz, Szymon, że będzie, ale urwał. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że nie. Tak, jeszcze dobrze było, jakbyście widzieli, co robię. Przydałoby się. Wypinamy tasiemkę. Mamy cały panel ściągnięty. I to jest dopiero początek, słuchajcie. Ja nie pamiętam, jak to się wszystko robiło. To mamy... Lans, wiesz co, ja często prowadzę tą dyskusję z klientami, że dlaczego... Bo my serwisanci i Szymon to pewnie potwierdzi, bo często też mówi, co jest w laptopach źle zaprojektowane i tak dalej. W laptopach, w konsolach zwraca na takie rzeczy uwagę. Ja też zwracam na takie rzeczy uwagę. Tylko słuchajcie, moim zdaniem skromnym, to nie jest w interesie producentów, żeby mieć takich gości, co powiedzą, ej, to jest źle, poprawmy, żeby się nie psuło. Nie. To jest zaprojektowane, żeby się psuło. Więc jaki interes ma producent w tym, że przyjdzie taki mądry jeden z drugim i wszystko poprawia, że ten ekspres będzie znowu 20 lat chodził tak, jak te ekspresy sprzed 20 lat potrafią chodzić. Nie, to tak nie działa. Sprzęt się właśnie, to co Szymon napisał, sprzęt się musi psuć, bo fabryka musi pracować, fabryka musi zarabiać, pan Chińczyk musi zarabiać w Chinach, żeby pan Europejczyk czy pan Amerykanin też mógł zarabiać. Tak jest to konstruowane. Więc żaden taki mądry, ja nie mówię o mnie czy o Szymonie, bo są na pewno mądrzejsze głowy, nie jest potrzebny w takiej firmie. Bo przyjdzie, będzie się mądrzył, wszystko popoprawia i na czym będą zarabiać. Na tym to polega. Na tym to właśnie polega. Dobra, lecimy dalej, panie. Zaraz wam pokażę, do czego my musimy tutaj dojść. Bo się pozbądźmy tych wiszących elementów. Nie łamiąc ich, bo zaraz będzie miał Szymon pożywkę. Słuchajcie,
części rozebrany. O! Ja się muszę dostać do tej połówki. Tą połówkę tu widzicie. Tu trzeba będzie, ja to kiedyś odklejałem, tą gumę. O, ta ładnie idzie, to odkleimy. Czasami ją tu przecinam. Musimy ten ekspres, tak jak jest na miniaturce. Bo ten element, który będziemy wymieniać, żeby was nie skłamać i żeby go nie zgubić, on jest zamocowany tu. No jakoś tak w tej chwili, nie pamiętam. W jakiś taki sposób tu. To jest moja ściągawka, żeby za dużo nie odkręcać. Czyli wszystko, co jest do tej połowy przykręcone, musimy się tego pozbyć. Gdzie brudny wężyk? Jaki brudny wężyk? To jest norma. To jest tylko zafarbowane kawą. Brudny wężyk. No i co? Tu jest jeden wkręt trzymający obudowę, drugi jest pod elektroniką, więc siłą rzeczy elektronikę trzeba wykręcić. Nie ma innej drogi, mój drogi. Mateo, mogę zrobić film o regulacji, tylko że regulacja młynka w automacie to jest banalna rzecz. To jest film na 3 minuty. Mogę o tym powiedzieć przy okazji. Regulacja w automatach to jest... No tak nazwijmy to, że to jest takie, żebyście mieli poczucie regulacji. Bo to jest dosłownie kosmetyka, jeśli chodzi o regulację. Śrubka jeszcze będzie tu. Czekajcie, bo mi monitor stwierdził, że się wyłączy. Ja miałem ostatnio, tak a propos tych sprzętów, miałem ostatnio tutaj jednego gościa, klienta, przedstawiciela, znaczy powiązanego z jednym z dealerów samochodowych. Nie będę mówił nazw, bo to można się narazić, a i po co. Generalnie chyba dotyczy to wszystkich. I on mi powiedział taką rzecz. Absolutnie nie kupować roczników pandemicznych. I to powiem wam się sprawdza też w ekspresach, bo ja widzę, ja polecałem z czystym sercem polecałem ekspresy Nivona. Zawsze. No jak myślicie? Polecam dalej? Ja powiem wam prawdę, jakbym chciał robić takie rzeczy, które mi idą dosyć łatwo, bo robię je często, to bym tylko na filmach wam pokazywał Nivonę, DeLonghi i Philipsy dlatego. DeLonghi nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że po prostu DeLonghi według jakichś tam badań jest najczęściej sprzedającym się w Europie, o ile nie na świecie, ekspresie chyba w Europie i to są niezależne badania. Philips dlatego, no to wiecie, a Nivona, bo się zaczęły psuć i to szybko. I to jest problem. No i teraz musimy wykręcić... Jeszcze zanim zaczniemy się rozkręcać ramę, to musimy wyjąć infuzor. Niestety, bo on jest przyłapany też do tej strony. A więc jedziemy z gościem. Może dam was trochę bliżej. Mnie to już widujecie często. Co tam piszecie? Tak jak mówi Szlanc. Ja mam jakieś nieszczelności na wiązce i jak, teraz nie, ale kiedyś jak pojechałem na mainie autem, to za każdym razem jakiś airbag się świecił albo coś. Bzdury, mam taki sprzęcik do kasowania tych błędów, więc to jakby niewiele się działo, ale kurzające. Daniel Gorczyca, jak żyjesz, siemaneczko? Siemaneczko, Daniel, no jak żyję? Tak samo. Czyli źle. Ale i się trzęsie ten stół. Coś on chyba krzywo stoi. Pięćdziesiąt dwie osoby? Fajnie. Chociaż na razie niedzieli nic nie przebije. Czemu ty nie chcesz wyjść, ty mi powiedz. Trzeba szarpnąć. Dzisiaj jest Szymona też imieniny? O matko. O matko. Już ja tam widzę, co tam się u was w firmie dzisiaj dzieje.
Czemu źle danie? Nie, żartuję, narzekam jak typowy narzekacz. No. Jest okej, tylko jest kupa roboty. W ogóle jakiś chory jestem, boli mnie gardło. Tu mnie żmija ugryzła, no to jak mam się cieszyć? Idziesz ulicą i cię żmija dziabnie. No człowieku, jak żyć? Jak żyć? Czy ja ten infuzor muszę naprawdę wyciągać? Czekajcie, jak to tutaj idzie. Już nie muszę. O! Nie muszę go wyciągać całego. Wystarczy, że go z tej strony odkręcimy. Dobra. To niech sobie pająk wisi. Tylko wyplećmy tutaj, by kabli nie poprzecinać. To jak zwykle się zaraz złamie. Jeszcze się trzyma, ale zaraz się złamie, już czuję. Musimy wykręcić tak. Tu. 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 Tu chyba na razie nie. Na pewno mamy wkręt tu, pod klapką. Czyli klapkę trzeba też wyjąć. Niestety, tu już muszę wstać. Tu już muszę wstać. Bo tu się już zaczyna rzeźnia. Jak wyjąć klapkę? Podważyć. I teraz trzeba to ścisnąć. Na pewno nie tymi kombinerkami. Chrupie, ale działa. To jest na takim o. To jest schowany wkręt, na który mało osób zwraca uwagę. Dobra, ale te wkręty, bo to zobaczcie, jak sobie można fajnie spojrzeć. No macie tak, wracacie, od razu widać, gdzie są mocowania, nie? Tu. Tu był łamany inny element w tym ekspresie, pamiętam. Tylko jeszcze, żeby zdjąć ten bok, to musimy wykręcić również gniazdo. To było w ogóle wymieniane gniazdo, od tego się zaczęło. Bayerman. No popsułem mu ekspres. Byłem u niego, spojrzałem się na ekspres i mu popsułem. To Bazyliszek chyba tak robił, to tak to działa. Także, słuchaj, Bayerman, nie ma co tu prostować, my sobie żartujemy. To słuchaj. Trzeba trochę na luzie do tego podchodzić, to przecież nie wszystko musi być na poważnie. To mi tu wibruje. Popsułem mu, no oczywiście, że mu popsułem. Przecież jak serwisant widzi ekspres, to jak tylko się właściciel ekspresu nie patrzy, to się cyk robi, a potem, o, popsuł ci się ekspres, ale masz pecha. Dobra, jak to idzie? Muszę się wspomagać formatką, bo ja naprawdę nie pamiętam. Czyli to odłazi nam tu, czyli jeszcze musimy... Oczywiście, że odkaziłem to ukończenie. Jeszcze musimy odkręcić ten element, czyli czujnik wody. Magnetyczny, kontaktron tak zwany. Wiem. Już wiem. Daniel, robisz błąd w moim niku. Doktor przez C. Wyciągamy, żeby tu nie urwać przewodów. No i wygląda na to, jeszcze niech ja spojrzę, że możemy odkręcać ten bok. Kurczę, na razie sprawnie idzie, powiem wam. Tak. No zobaczcie, wygląda na to, że... Ja wiem, że to źle wygląda z tym czochraniem, tą elektroniką, ale to jest, że właściwie tu, jeszcze te kable wszystkie trzeba stąd wypleść. O! I w tej chwili właściwie ta połówka jest już wolna. Nic się, Szymon, nie od Janie Pawliło, tylko niektórzy na poważnie biorą nasz konflikt na temat popsutego ekspresu u ciebie. Mamy spinę, tak to teraz młodzież mówi? Mamy spinę czy dramę? Co mamy, Szymon? Dramę chyba mamy, tak? No dawaj, zrobimy dramę, bo to teraz jest na topie.
Mam spinę z elektronikiem. Kurda. Kosę, o widzisz Bajerman, kosę mam z elektronikiem, kurna. Zaraz jak kończę tego live'a, to wsiadam do Kielc i będziemy sobie wyjaśniać. Jeszcze to musimy wyjąć prowadnicę. Dobrze mówię? Nie, nie musimy jej wyciągnąć. Kurna. Kosę, tak. Zapamiętam. Kurna, aż mnie to rozwaliło, słuchajcie. Patrzcie, bo ja na bank popierdzielę, bo tu są różnej długości te wkręty. A potem jak się wkręci za krótki albo za długi, to jest lipa. Daniel, my przecież mamy już, nie wiem, dostałeś już Szymon z Fame MMA propozycję walki? Bo ja dostałem już maila. Także daj znać. Na MMA. To niedługo dostaniesz, dobre pieniądze proponuję, powiem ci. Ej, ludzie. No da, chyba ta nie ta końcówka. Ta cię nie lubię, człowieku, będziesz show. Ty będziesz mnie napieprzał konsolą, a ja ciebie ekspresem. To są takie krótkie wkręty. O, takie króciutkie, nie? Jaką drugą połówkę, Ryszard? Pod stołem. Jedną już wypiłem, druga jest pod stołem. Muszę sobie to taktycznie poukładać. To tu. Albo odwrotnie, ty mnie ekspresem, a ja ciebie konsolą, bo to wiesz. Ty nie masz do czynienia z ekspresami na co dzień, a ja z konsolami, to by takie przewrotne było. O! Aż się zagrzał od wykręcania. Tu mamy dwie. Ta będzie trzecia, oczywiście każda z innej parafii, no przecież. Tu nie wiadomo jaki jest kręt. Bo nie wiadomo, bo kawą zasłonięte. Leć Szymon, jeszcze raz wszystkiego dobrego, dzięki, widzimy się prędzej czy później. Zdrówka, pamiętaj, zdrowie najważniejsze, cała reszta się ogarnie. Ten tu. Ten przewodzik też dobrze by było odpiąć. I tu jeszcze z tego co pamiętam, mogę się mylić, od dołu są wkręty, ale mogę się mylić. Tylko tak, jeszcze wyjmijmy te blaszki, bo one nam powypadają na bank. Mocujące, o, gdzie lecisz. Mocujące infuzor. A właśnie, bo ja tutaj... Czekaj, Daniel, ja cię tu zrobię. Nie wiem jeszcze jak się to robi. Ja cię tu, Daniel, zrobię na niebiesko, bo Szymon to nie ma czasu. O. Daniel, w niniejszym mianuję cię moderatorem. Nie wiem, czy mi się to udało zrobić. Także jakby tu ktoś robił burdel, to widziałem już na live'ach Szymona, że ogarniasz. To poproszę. Krzyżakowy. Czy mi się czat zatrzymał, czy co, o co tu chodzi? Nie, chyba działa. Dobra, muszę zerknąć tutaj w parametry. A w ogóle jest taki, on mi się wyświetlił po live'ie ostatnim, więc puszczę. Bo ten, to jest zaległy tip z zeszłego live'a, który nie wiem czemu nie wskoczył, także dzięki Krzysztof. Kimkolwiek jesteś, bo nie kojarzę po niku.
Dokładnie bulbu. Dzięki, Szymon. Dokładnie ukradłem ci bulbulator Kathleen. Jeszcze sprawdź, czy jest kondensator napędu wkręcony. Bo też wykręcałem. Najlepszego jeszcze raz, Szymon. Wszystkiego dobrego. Tu mamy śrubkę, wkręt. No, śrubka, wkręt. Ja już przestanę cię poprawiać, bo i tak wszyscy mówią śrubka. Daniel, żyjesz? Ten moderator, słuchajcie ci moderatorzy, no to jest fajne, bo muszę w ogóle z wami na Facebooku też tam o moderatorach porozmawiać. Kto by chciał, to się tam będziemy na Facebooku łapać, bo ja po prostu w weekend to nie mam na to czasu, a po weekendzie mam masę tam rzeczy do zrobienia na Facebooku. Nie nadążam po prostu. Dobra, te mamy, teraz te dwie. Cześć Ola, witam przedstawicielkę braci PlayStation. Odkręciło się. Nie śmiejcie się. Witam, Radosław. Ale to siedzi. Ręcznie to odkręcę, bo zaraz się śruba ukręci. No też powiem ci tak, to chyba nie jest zależne od wieku też. Znaczy wiadomo, młody wiek się rządzi swoimi prawami, ale ja znam wariatów kilku. O człowiek! Nie do ruszenia! No ale musimy to odkręcić. Dobra. Teraz może być lipa. Bo to w ogóle nie idzie. I co wtedy? Wtedy jest problem. Coś tam idzie, ale to jest na granicy, słuchajcie, urywania uba. Zasada jest, ja się jej nauczyłem dawno temu, że jak wam nie idzie wkręt, to pchnijcie go trochę jeszcze, jakbyście go chcieli dokręcić. Bardzo często pomaga i tu też pomogło. Pozdrowienia dla Alicji. A, już wiecie czemu? Chyba coś tu się lało. Nic to. Grunt, że się odkręciło. Radosław. No wielki elektronik to jest mój mentor YouTube'owy. To on właściwie sprawił, że na tym YouTubie się pojawiłem, bo tak oglądałem go, poznaliśmy się jeszcze zanim ja w ogóle podjąłem decyzję o YouTubie. Myśmy się znali chwilę, no z rok. Kiedyś moją konsolę nawet na live czyścił, PS4. No jakoś tak, żeśmy się zgadali, polubili. A potem jakoś tak ten YouTube przyszedł i nie narzekam, mnie się podoba. Dobra, góra już się rusza, a właśnie, tu ważna rzecz. Cały czas miejmy na uwadze, ja mam na uwadze tą wiszącą tu elektronikę, także się nie przejmujcie. Generalnie on się tu przepołowi. Często ten pasek nie chce zejść, rwie się. I zobaczymy, czy teraz tak się... O, widzicie? To jest norma. On jest wygrzany, więc ja go wklejam z powrotem, nie będę go szarpał. Tylko wezmę nożyk jak znajdę. Nie ma. Wrypało nożyk. To ma nożyk. No, kurna. Człowiek się patrzy na nożyk. I tu na tym przecięciu, gdzie się będzie rozchodził ten ekspres, ja to nacinam, bo widzicie, to się szarpie. To jest tylko taka guma antywibracyjna, doszczelniająca tutaj tą komorę. Robię tu nacięcie, to jest taki... Nie wiem, to jest taka gąbka, to trochę jest jak termopad, mimo że to nie jest termopad oczywiście. Niemożliwe, Radosław. Ja się nie reklamuję nigdzie poza internetem, a ostatnio nawet w internecie się nie reklamuję, bo ja muszę się trochę obrobić, a się nie obrabiam. No, tu nam się już... Jak widzicie... Japa otwiera. Czekajcie, bo ja w ogóle nie widzę tu połowy ekranu. Ale ja z tego co pamiętam, to jeszcze tu gdzieś są wkręty. Teraz się wszystko rozsypie, no trudno. O! Dobrze pamiętałem.
Lance, powiem ci, 2 tygodnie nie dotknąłem konsoli. Cały czas mam ten chyba 45 czy 46 level. Jakoś nie mam melodii do grania ostatnio. Poza tym jest gorąco. Marconi, jak sobie radzę? No, odkładam te ekspresy na półkę. Właśnie dlatego, o, to jest dobre pytanie. Marconi pyta, jak sobie radzisz z bałaganem, gdy rozbierasz ekspres i brakuje ci części, a szkoda czasu na oczekiwania, aż te przyjdą. No, to nie ma szkoda czasu, no części muszą być. No, ja tylko na wyraźne życzenie w jakichś wyjątkowych przypadkach wkładam używane części klientom. Na przykład taki przypadek miałem, że jakaś kobitka była taka starsza, ona w ogóle dostała ten ekspres po kimś, mąż zmarł, już nie pamiętam historii, i tam młynek padł. No i nie było jej stać na nowy młynek i po prostu na wyraźną prośbę jej włożyłem używany silnik tego młynka z zaznaczeniem, że daje jej tam 3 miesiące gwarancji, jakby się zepsuł, to jej wymienię na kolejny. Natomiast właśnie dlatego u mnie na przykład, bo o co chodzi, tak wracając jeszcze do twojego pytania, jak sobie radzę z tym bałaganem. Generalnie są różne rodzaje, różne podejścia serwisu. Część serwisów na przykład przyjmuje ekspres, w ciągu 2 tygodni go diagnozuje, klient wyraża zgodę lub nie. Jeśli wyraża zgodę, to znowu przez 2 tygodnie ten ekspres naprawiają. Ja tego nie robię, bo ja bym miał tutaj 50 rozebranych ekspresów, zginąłbym w tym. U mnie zasada jest taka, przywozicie do mnie ekspres, trafia w kolejkę do diagnozy i u mnie czeka się na diagnozę. Jest przeprowadzana diagnoza, tak jak było z tym. Piszę SMS-a do klienta od razu. Jeśli klient reaguje od razu, to nawet nie zjeżdża ze stołu. Natomiast jeśli nie reaguje od razu, tudzież nie mam jakichś części, mam jeden regał ekspresów czekających na części i decyzję. Właściwie tak, jeden regał mam ekspresów czekających na decyzję klienta i drugą taką poczekalnię, gdzie sobie zaznaczam, że czeka na jakieś części. W dzisiejszych czasach dzisiaj zamawiam części, jutro przychodzą, nawet z Włoch. Także to już nie są te czasy, że się nie wiadomo ile czeka. Natomiast właśnie dlatego u mnie czeka się na diagnozę, że ja nie chcę mieć 30 ekspresów rozkręconych i potem je jakoś naprawić. Zginąłbym w tym na amen. Dobra, słuchajcie. To się otwiera. Na koła. Tu się wszędzie sypie kawa. Oczywiście delikatnie. No i zobaczcie. Dzieje się tu trochę. Powiem wam, że sprawnie mi to poszło. Jestem zaskoczony. I tu są te 2 elementy, 2 zgarniaki. Nam chodzi o ten. On jest połamany, widzę, zaraz wam to pokażę. Drugi to jest ten. Ten też się potrafi urwać. Czy on w ogóle jest tu cały? Jest cały. No, fajnie, że widzicie. Oba służą do kierowania. Ten to chyba, z tego co pamiętam, to chodzi o to, żeby... Oprzyj się. Przy zjeżdżaniu zrzucił fusy. Oto zawadza, że jak ekspres, jak zaparzacz jest w tej pozycji, że wypycha fusy, to od razu jest te fusy w dół, do śmieci. To wszystko trzeba wyczyścić, ale na razie zajmijmy się tą połową, żeby się jej pozbyć. Czyli, no widzicie, fajnie infuzor wygląda, nie? Do połowy zamontowany. No i teraz będzie rzeźnia. Radosław, może jest jakiś serwis na Czerniakowski? Ja nie wiem, ja nie znam warszawskich serwisów. Nie, znaczy kilka znam, nie? Kilku mam znajomych, kilku mam kumpli, ale ja tego nie śledzę. Ja jestem w Pruszkowie, jestem tu, jest tu, tu są 2 serwisy, ale my się jakby uzupełniamy zamiast być konkurencją dla siebie. Nawet sobie wysyłamy klientów, jeśli mnie ktoś ogląda z Promyka w Pruszkowie, to pozdrawiam. Wysyłam do was gastronomicznych klientów, ostatnio kilku wysłałem z gastronomicznymi ekspresami, bo jak wy widzowie wiecie, ja się z tego wycofałem, nie mam na to czasu. Poza tym ja jestem sama, to są ciężkie rzeczy, trzeba to nosić. Także być może jest jakiś serwis na Czerniakowskiej, nie wiem. Dobra, to słuchajcie, idzie sobie na razie na dół. A teraz trzeba tu trochę ten pierdolnik za przeproszeniem ogarnąć. Łomatko i córko. No. Teraz druga połowa, a właściwie pierwsza połowa, właściwie nie wiem, która połowa. Też słuchajcie, nie chodzi o to, żeby to błyszczało, bo to 2 kawy. I wie, że tak samo wygląda, ale nadmiar warto wywalić, jak już tak tu jesteśmy. To jest
ta różnica, tak jak oglądam, czy Daniela Rakowieckiego, czy Szymona, czy Pawła nawet, jak oglądam, wy macie trochę czystszą tą pracę. Nie mówię, że czystą, bo wy się tam maczacie w topnikach, w cynach, w dymie. No ale ja po prostu chłonę nikotynę, nikotynę też niestety, kofeinę przez skórę, wciągam ją nosem. Nie powiem wam, gdzie jeszcze miewam tą kawę zmieloną, ale skoro wam nie chcę powiedzieć, to się domyślcie. Cała zabawa rozchodzi się o tego pipka. Ja spróbuję wam pokazać, co prawda będzie mi pewnie łapać ostrość z tyłu. Halo? On jest tu gdzieś ukruszony, ja widziałem. Dobra, wiecie co? Wymontuję go, to wam go pokażę. Bo... Do kubeczka, Ola? Ja to, wiecie, to... na Discordzie niektórzy widzieli, że moja kawa to jest o ta, zresztą polecam. Kto pił, to może tutaj napisać, że jest dobra. Ja mam co dwa tygodnie w odkurzaczu ze 30 kilo kawy. Mieszanka autorska. Ważna rzecz. Nie zgubcie, jeśli jest cała tej sprężynki. Nigdzie jej nie mogę kupić. Nigdzie jej nie mogę kupić. Nie ma jej w zestawie z tym pierdolniczkiem. Nie wiem czemu. Jeśli ktoś wie, gdzie kupić te sprężynki, bo one czasami pękają. Wiecie, ja mam co prawda złomów tyle do wyboru, że miałbym sobie z czego pobrać tą sprężynkę. Ale... Teraz się zaczyna, słuchajcie, zabawa. Trzeba wypchnąć ten tłoczek. Tu jest taki tłoczek. Już nie pamiętam, w którą stronę się go wypycha. Widzicie coś? Coś tam widzicie. Jakiś zagięty. O, może tym. Gdzie ten tłoczek jest? Jeszcze sobie to ułożę, żebym pamiętał, jak to było. Tak, dobra. Dokładnie, Artur. Dokładnie z odkurzacza. O. Tłoczek wypadł. To nam idzie tak. No i to nam teraz wychodzi, wisi sobie na sprężynce, więc ściągamy. I teraz chcę wam pokazać, w czym tu tkwi problem. Mam nadzieję, że ostrość zachowa. Nawet się na razie udało. Widzicie, on jest już poniszczony. On tu jest na sprężynie w środku. O, to w ogóle już tutaj strasznie jakoś tak lata. No jest to uszkodzone tu. Spójrzcie, ach, tu nawet nie ma już części. Spójrzcie, to jest nowy. Gdzieś tu już kawałek odpadł. I to powoduje, że nie za każdym razem się zaczepia i ten zaparzacz nie wraca do odpowiedniej pozycji. Co to powoduje? To, co mówiłem na początku, że on nie wyrzuca całej kawy przeparzonej. Potem dosypuje się dodatkowa porcja kawy z młynka, a DeLonghi przy ściskaniu kawy mierzy grubość tej kawy. Jeśli on ma razem ze starymi fusami, to wszystko się rozjeżdża. Ten encoder, który tam jest, głupieje. On na przykład zaczyna bardzo mało tej kawy sypać, albo bardzo dużo tej kawy sypać. No rozpierdziela się cały system. No i teraz należy włożyć ten. I teraz się zaczyna zabawa, bo ja już nie pamiętam, jak to było. Zelmer, Handy, Filco, ZCM, różne nazwy, ten producent. Trafiają do ciebie te ekspresy? Nie trafiają, bo ja ich nie przyjmuję. Nie trafiają, bo ja ich nie przyjmuję. To było chyba tu. Czekajcie, muszę się chwilę skupić. Zaczepić sprężynkę, dobra. To według moich obliczeń było tak. No, teraz tu się odczepiła. No, zaczyna się zabawa. Zaczyna się zabawa. Muszę to tu przymierzyć. A to mi tu nie chce wejść, nie wiem czemu. O! No, mu się odczepiło. Tego wam przez chwilę nie pokażę, bo ja muszę mieć to położone. O! Chwila, momento, bo jak to spierdzielę, to będzie słabo. No wypina się, dlaczego ty się sprężynko wypinasz? W drugą stronę cię damy.
to się nie będziesz wypinać. Dobra. Mamy tą pozycję boczną ustaloną. I teraz trzeba włożyć tłoczek. Ale co byś tu zobaczył od góry? Nic byś tu nie zobaczył od góry, bo to wszystko widzisz. Zaczepiona sprężynka. Teraz trzeba włożyć ten tłoczek, co nie należy do rzeczy prostych. Z tego co ja pamiętam. No ale próbujmy. Od góry nam to może wejdzie od góry. Teraz tak, żeby wam coś pokazać i żeby to zadziałało, to jest wyższa szkoła jazdy. Dokładnie, Artur. To jest odwieczna rozmowa na temat ekspresów wartych 200-300 zł. Dyskusja serwisów, no nie tylko mówimy o ekspresach. Czekajcie, ja sobie wstanę, bo tak to ja będę to 2 tygodnie teraz zakładał. Chwila ciszy na kanale. O! Udało się. Widzicie? To jest ta różnica, jaki ten jest rozwalony, a jak ten siedzi. Mamy to. Chwila przerwy, znaczy nie przerwy dla was, tylko chwila przerwy w pracy, bo aż mi po czole podpłynie. Co tam piszecie? Co tam piszecie? Opowiedzcie. Zelmer. Zelmera nie naprawiam, Mateo. Trzymaj się, Ola. Pozdrawiam. Zelmer robi takie kolbówki. One są dosyć wytrzymałe, słuchaj, bo sam miałem Zelmera kiedyś dawno temu. Kawa dobra na wszystko, Daniel. Oczywiście, że tak. Handy? Handy to jest chińszczyzna. Słuchajcie, Handy, Coffee Format, Dr. Coffee, Dr. Coffee, bardzo podobnie brzmiąca do nazwy naszej firmy. To są wszystko te same ekspresy. Są jeszcze jakieś czeskie, bo nawet Czecha miałem tutaj klienta. To są wszystko te same ekspresy, tylko etykietka się zmienia na etykietownicy. To są wszystko chińskie podróby Jury. Ja nie wiem w jaki sposób, znaczy podróby. Żeby nie było, że ja to nazywam podróbami, bo one są legalne u nas na rynku. Natomiast jak zaglądacie do środka, to jest tani plastik, wszystko wygląda jak w Jurze. Na jakiej to jest zasadzie wprowadzone na rynek europejski? Czy to są ekspresy na jakiejś licencji? Nie wiem. Nie będę się mężył, bo nie wiem. Ale no tak to jest. Ja tych ekspresów, tych Chinin nie naprawiam, bo to tak. Wiem od ludzi, że jest problem z częściami do tego. Czeka się po 3 miesiące, bo one idą z Chin. To są części w jakichś archaicznych formatach. Nie pasują do nich części od Jury. Branie tych ekspresów do naprawy dla mnie to jest problem. Ja naprawiam ekspresy firm, które robią ekspresy. Żadnych wynalazków. Jakieś czasami osoby do mnie dzwonią, nawet na nas nie potrafię powtórzyć tych ekspresów. Nie. Ja muszę mieć dostęp do części, to musi się odbywać dynamicznie. Pieniądz musi się obracać. To nie może być tak, że u mnie ekspres stoi 3 miesiące, czeka na część, która nie wiadomo, czy w ogóle przyjdzie po tych 3 miesiącach. No tak to działa, słuchajcie. Dobre. Wracamy, bo tu jeszcze trochę trzeba poszczotkować, żeby tu wyczyścić. Tylko byś siedział i tą kawę żłopał w pracy, za robotę byś się wziął. No, właśnie się wziąłem, Mr. PSX Fan. Właśnie się wziąłem. Trochę popracuję dzisiaj, no, żeby nie było. Fajnie widać tak połowę ekspresu. Zawsze lubiłem ten widok, rzadko go widuję. Tu jeszcze jakiś syf. Już mamy to na wierzchu.
to warto to przeczyścić. Zobacz ten dopiero wynalazek. Nie teraz, nie teraz. Ile ekspresów w ciągu dnia naprawiam? Od 1 do 5. To wszystko zależy od ekspresu, słuchaj. To nie ma reguły, nie można tak na to patrzeć. Bywa, że jeden ekspres 2 dni naprawiam. To są różne przypadki, czasami nie wiadomo o co chodzi. Coraz rzadziej co prawda mi się zdarza, ale nadal się zdarza, że po prostu dumam nad ekspresem jak jakiś myśliciel. O co chodzi? No dobra. Składamy. Teraz wszystko musi się spasować. O, tak się nastawiałem, że się nie spasuje, a tu weszło jak w masło, słuchajcie. Zobaczcie, jak się ładnie zszedł. Alicja, cześć, pora wracać do pracy. No ja jeszcze nie wyszedłem. No Artur, właśnie nie wiem do końca jak to jest, no bo Jura ma swoje patenty. Zaparzacz Jury, przynajmniej z tego co ja wiem, konstrukcja zaparzacza Jury jest opatentowana. Ale może nie wiem, no ale tak mi się wydaje, bo oni się tym zawsze chwalili od lat. Więc jak ktoś wkłada takie coś, tylko to nie jest identyczne, to jest gorszy plastik, do swojego ekspresu, to czy to nie ma jakichś praw? Nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, ale słuchajcie, taką zapydziałą wkrętę, to ja trochę posmaruję smarem, jak ją wkręcam, psitnę, żeby ona tu nie szła za topornie. I kręcimy. No słuchajcie, dobrze piszesz, Radosław, to myślę, że Szymon, wielki elektronik, czy ja, wiele z tych urządzeń znamy bardzo dobrze. Znamy ich bolączki, znamy ich przypadłości, ale czasami bywają jakieś fuck-upy. Ja miałem taki fuck-up z DeLonghi, że prosta usterka była. Nie pokazuje, że napełni obwód, czyli przepływomierz. No, nie mierzy. Wyczyściłem, nie pomogło. Wymieniłem, nie pomogło. No to miałem taki kiedyś przypadek, że coś się spierniczyło w elektronice. Jakiś tam logika padła, no cokolwiek, nie wiem, nie jestem aż tak w elektronice obeznany i po prostu tego przepływomierza nie wiedział. Wymieniłem jeszcze przewód od przepływomierza, czyli ten. Bo to też czas, mimo że go przemierzyłem i szły sygnały, wymieniłem, nie pomogło. No się poddałem, słuchajcie, wymieniłem elektronikę, nie pomogło. Co się okazało? Się okazało, że jeden z elementów powodował jakieś dziwne zakłócenia i wariowała cała elektronika. I to była kwestia wymiany tego elementu. Ja nie doszedłem do tego. Pomógł mi w tym serwis DeLonghi autoryzowany, który mógł się popodłączać do tego. No słuchajcie, nie wszystko się da wykryć, nie wszystko da się odkryć. My nie mamy do wszystkiego dostępu jako serwis niezależny. Trzeba z tym żyć. I tyle. W jakim sensie ta szlapa woni fantazja poniosła? O co chodzi? TVmielec.pl pozdrawiam, z Pruszkowa. No okej, dlatego ja się nie chcę mądrzyć tak, że ja coś wiem. No wiem, że to był jakiś tam patent, ale ja nigdy nie wnikałem, bo ja tych ekspresów nie naprawiam, tych takich pseudojur. Więc mnie to tak naprawdę nie obchodziło, no. Zawsze mnie to zastanawiało, ale nie było jakieś dla mnie sprawa życia i śmierci, że muszę to wiedzieć. Z wyglądem ekspresu La Pavoni, ale co z tym wyglądem, bo ja znam firmę La Pavoni, to raczej fajne ekspresy. Czy nie? Czy nie fajne? Dobra, już mnie ręka boli, może wkrętarką. Idzie! Wiem, Bajerman, wiem, że muszę czytać komentarz, ale za dużo naraz. No jeszcze
jakby to jest czwarty live, nie mam sprawy, wybaczcie. A design na Pawoli to jest... No... Zawsze trochę płynęli pod prąd z tym designem. I chyba idziesz tu. Wygląda jak z Marsa, no. Ale to mnie się La Pavoni podoba i zawsze mi się podobało. Zresztą dobrze kojarzę, że La Pavoni to był pierwszy ekspres w ogóle? Taki ciśnieniowy, jeszcze chyba... Gotowana woda była w bojlerze na gazie. Nie pamiętam. Dobra, drzwiczki sobie założymy na końcu. A teraz do. Nie no, podniosę ten śrubokręt od razu, słuchajcie, bo potem będę go szukał. To jest tak, że teraz o tym zapomnę, a potem się będę zastanawiał, gdzie jest. Dokładnie, Daniel, może nie muszę się jakoś tak strasznie skupiać, ale... Ale nie przeczytam na pewno wszystkich komentarzy. Jest metoda. Jest metoda. O, przypnę. Jak chcecie, żebym na pewno wasz komentarz przeczytał, to daj piątaka. Miałem to przypiąć na początku, zapomniałem. Żebym ja jeszcze umiał to robić. Umiem to robić, tylko mam niecały ekran. O. Jak ktoś chce podziękować, wesprzeć, czasami mnie pytacie gdzieś tam w komentarzach na Facebooku, jak coś komuś podpowiem, że chcę podziękować, słuchajcie, zbieram na oświetlenie, zbieram na może nową kamerę, może drugą kamerę. Uwierzcie mi, YouTube jest fajny, ale rzekę pieniędzy trzeba mieć, żeby to wszystko było ideolo. I jeszcze trzeba znaleźć śrubokręt. No, schowacie mi za ekspresem i kurna się śmiejecie ze mnie. 75 osób. Miło mi. Co na ścianie za PC wisi? Co tam? O co pytasz, Radosław? A tam na ścianie co za PC wisi? Nie rozumiem pytania. Bayerman. Czy dam radę? Dam radę, tylko muszę nabrać wprawy. Spox robi od ponad roku live'y i robi ich dużo więcej, a robił po dwa w tygodniu, a nawet czasami pamiętam jeszcze czasy, jak Spox robił takie poranne live'y. Wszystko się da. Trzeba się tylko trochę wprawy nabrać. A tak, to od Spoxa taki komputerek malutki. No, na czymś kurna was streamuje, się streamuje dla was, nie? Nie robię tego na kalkulatorze. Chociaż fajnie by było. O, dokładnie, Artur. Dzięki niemu oglądamy. Jak się spierniczy, to nie będziecie oglądać, no bo nie będzie jak. Nie widzicie? Ja się śmiałem. Artur jak był, to się śmiał. S2. Od czego to może być skrót? Przemycił reklamę. Spok 2. Nie uwolnisz się, człowieku. Otwieram lodówkę, biorę ketchup, a tam Spox siedzi. Ale burdel. Dobra, teraz odwróćmy kolejność. Jeszcze mam dwie śrubki. Jedna to pamiętam, że była tu. A druga to nie pamiętam, gdzie była, ale zaraz sobie przypomnę. Tu. Czy to nadal działa? Działa. Ale będzie lipa, jak ja to odpalę, a to nie będzie działać. Wtedy się okaże, że jest winda krzywa. Zdarza się, że ta śruba na windzie jest krzywa. No i teraz, słuchajcie, trzeba to wszystko odwrócić sytuację. Tu mamy wkręcone te pierdolniczki do mocowania. Do mocowania czego? Do mocowania infuzora.
Jezu, jak tu jest gorąco, uwierzcie mi. Zawsze się szczyciłem, że mam chłodno. Ale już nie mam. 25 stopni na pracę przy ekspresie. Siema, Tomasz. Ale co, Radosław, algorytmy YouTube są mądre, bo nie wiem. Piszesz, że algorytmy YouTube są mądre. A co znaczy, że są mądre? Ja nie znam się na algorytmach YouTube. Wiem, że jest taki twór, taki potwór, jak algorytm. Dobra. Te blaszki są bardzo ważne, te dwie. Bo w nie wchodzi to mocowanie infuzora. To takie mocarne. I tu jest ważne, żeby się to wstrzymało, bo ten infuzor przy każdej kawie dostaje strzała. Więc dobrze, żeby to było dobrze tu złapane. Witam, Wojtek. Także dociągamy. Gdzie ty kręcisz, człowieka? No, że oglądam Spoksa już długo i nagle pojawiłeś się ty i znasz Spoksa. Ja generalnie do teraz nigdy nic nie oglądałem z ekspresami. Nie ma kanałów w Polsce za dużo o ekspresach. Ja zawsze jak czegoś szukałem, to trafiałem na niemieckie kanały, na takie gadające ręce niemieckie. Tylko, no ja niemieckiego trochę rozumiem, trochę miałem do czynienia z tym językiem w szkołach dwóch. Nie chciałem się go uczyć, głupi byłem. Bo i młody byłem, to i głupi. No a teraz to już jest za późno, ale trochę rozumiem. Tomasz, wpadaj na kawę i po kawę, ale co, odłożyć ci kawę? Bo mam ostatni kilogram, bo jeden jest zarezerwowany. Daj znać. To ci odłożę. Bo zaraz go nie będzie, bo u mnie to tak jest. Wyrzuć infuzor. Przydaje się, bo to część zaparzacza tradycyjnego. Dobra, słuchajcie, teraz tego pająka tu trzeba umieścić z powrotem. Najlepiej nic nie urywając. To by było dobre. Tu sobie przechodzimy przez te prowadnice. To już się ułamało, no a nie, dobrze, jest tu. Jest tu, dobra, ale to się złamie, to jest taka tandeta. Masakra. Zobaczcie, tu tyle kabli idzie przez taki plastikowy pierdolniczek, za przeproszeniem. Zaraz to trytką zepnę, bo to jest po prostu żenująca sytuacja. Jakby mi to tu weszło. O, dobra. Dobra. Koło 10, dobra. Zapraszam cię, będziesz koło 10. Odłożę, odłożę, nie ma problemu. Zresztą będę jutro kawę zamawiał pewnie, ale niech nie zapomnę. Cześć, Arek. Dzień dobry. Złapmy ten plastik, fantastik. Właśnie, zwróćmy ze sprzęgłem do pozycji bocznej ustalonej. Teraz to trzeba wszystko ze sobą rozplątać. To są dwa przewody, które idą do przodu. To dobra, to za chwilę. Przepływomierz też jest. Dzięki, Bajerman. Ha! Aż się wodą polałem z wrażenia, tak mnie ta syrena przestraszyła. Dziękuję.
O, mówiłem, że to się urwie w końcu. Zawsze się urywa. W połowie ekspresów, które już gdzieś były na serwisie, to w ogóle tego elementu nie ma. Jak można zrobić coś takiego na takim plastiku odginającym się? To jest to samo, co w którymś tam, chyba na live nawet, wymienialiśmy ten element. Zbiornik wody wkładany jest miliard razy przez parę lat. I to zrobić na takim po prostu odginającym się plastiku nie jest to dobre rozwiązanie. No wymieniam te gniazda bardzo często i to takie... Niby to są pierdoły, no ale jak wam nie działa ten mikroswitch, który przed chwilą pokazywałem, to nie odpalicie ekspresu, bo będzie pokazywał brak zbiornika na wodę. I co mu zrobisz, jak mu nic nie zrobisz? I takie to jest o. Takie to jest właśnie o. Kręcimy tę elektronikę. Radosław Wojtkiewicz. Ja generalnie bardzo lubię ludzi, którzy dzielą się wiedzą, nie robią z tego tajemnicy. Ja zawsze taki przykład podaję, co prawda on jest już sprzed lat. Jak podszedłem w Warszawie, jeszcze nie mieszkając w Warszawie, no to jest sprzed ponad 20 lat, bo ja 20 lat dokładnie mieszkam w Warszawie. I podszedłem do taksówkarza i mówię, proszę pana, gdzie tu jest taka i taka ulica? Już w ogóle nawet nie pamiętam, o co chodziło. Mogę pana zawieźć. Kurna, ja, student, biedny, koleś mi nie powie, gdzie jest ulica, tylko może mnie zawieźć. No po prostu niszczą mnie takie akcje. Ja po prostu nie toleruję takich ludzi. Ja rozumiem, że się ma jakieś swoje patenty, ja też mam swoje patenty na pewne rzeczy. Może inaczej, zasada jest taka, jak mam coś wypracowane przez siebie i tego nigdzie nie ma w internecie, to nie podzielę się tym ze wszystkimi, bo kupę lat mnie to kosztowało, żeby do czegoś takiego dojść, kupę lat pracy. I wiecie, no to... Ale takie rzeczy, które możecie robić sami w domu, po chusteczkę z tego robić wielką tajemnicę. Ekspresów jest tyle, co ludzi. Naprawdę, ja nie obrabiam tego, co... Coraz więcej ludzi, jak słyszy u mnie termin, to po prostu idzie gdzie indziej. W ogóle im się nie dziwię i nie stanowi to też, słuchajcie, dla mnie żadnego problemu. Ja znam firmy, które po prostu nachapać się wszystko, nabrać ekspresów, zrobić sobie kolejkę nie wiadomo jaką, potem tych ludzi... Księgowa chora, serwisant chory, serwisant na urlopie, takie... Wiedza jest po to, żeby się nią dzielić. Boże, co to podjechało? A to motocykl. Co tam piszecie? Tomasz Szymański, ja również od Spoksa ciągle gada o tobie. No. Co ja mogę powiedzieć, słuchaj? Miłość nie wybiera. Nie ma go tu już, mam nadzieję. Nie mówcie mu. Tak, Mietek, jak naprawić Siemens EQ6? Śrubokrętem. Zestawem kluczy, no. Najlepiej skutecznie. A co, calclin nie działa? Siema, Karol. Jak naprawić Siemens EQ6? Ja wiem, co ty jesteś za Mietek. Myślisz, że ja nie wiem, jak ja wiem. Kochacie skrycie. Kto to śpiewał? Dobra, już. Nie będę śpiewał. Jeszcze żebym umiał. O, nie ma Spoksa, teraz to dobrze. No tutaj się głupie żarty zaczynają. Nie włożę tej śrubki, wiecie o tym. Gdzie jest pęsetka? Pęsetko. To jest pęsetka. Geppert. O, dziękuję Mariusz, Edyta Geppert. Kurna, dobry stary hit. Dobry stary hit. Dawno tego nie słyszałem, ale jakoś mi tak od razu na myśl przyszło. Nie włożę tego, wiecie, że ja tego nie włożę. Edyta Geppert, tak, Lance, dokładnie. Stare, dobre czasy. Tylko my stare dziady to wiemy. Ano. Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, tak? Tak to było? Dobra. To nam jakoś idzie tędy. Tędy. O, dobra. Nie?
Też przeczytałem na Fox. Niewiele ci mogę dać. Bo sam niewiele mam, tak? Dobre. Podłączamy go tu powoli. Gdzie ta moja klientka? Która to jest godzina? 16:20. Kurna, już półtorej godziny zleciało. Prawdę? Naprawdę? How dare you? Nie, how dare you jest z Foxa. Strasznie mi się to spodobało, jak on pierwszy raz tego użył, how dare you. A tak mnie to rozbawiło, nawet mu wysłałem, słuchajcie, są takie, kiedyś, są takie wafelki, dare. Dare się pisze, kojarzycie. Kiedyś jakiegoś live'a robił i czy gadaliśmy na Messengerze, nie pamiętam. I mi się przypomniało tego how dare you i mu wysłałem, how? Zdjęcie z lodówki wafelków, dare you. Pokazałbym wam, ale nie wykopię tego w gąszczu wiadomości, jakie my wymieniamy. Ostatnio jakoś mniej, bo nie ma czasu, ale... How dare you? Reklama wafelków taka. Spox powinien sprzedać to jako reklamę tych wafelków. Bo to jest dobra reklama, how dare you. Pisane fonetycznie. Słuchajcie, powoli... ospale, ociężale... się to składa. Ciekawe, czy odpali. To jest jak zawsze żonglerka. Dobra, nie ma to w tej chwili znaczenia. 2015 rocznik. Elektronika przykręcona. Ekran sobie gdzieś tam leży. A i tutaj te przewody, bo oczywiście o tym mówię. Że się ułamało. W ogóle nawet nie ma sensu tego tu wkładać z powrotem. Idziemy po sprzęt. Niezawodny element montażowy, zaraz obok srebrnej taśmy. Wszyscy go znają i kochają. Eti, firma Lance robi to? Der? How dare you? To mów do wszystkich, how dare you tam w firmie u siebie. Mariusz Żmijewski. Zadam pytanie, pomimo że znam się trochę, ale już nie pamiętam, bo 2 lata nie pracuję w DeLonghi. Czemu... Kurna, ja mam w ogóle czat ucięty, czekajcie. O. Czemu jak robię kawę, to z wylewki pod koniec robienia kawki, tak jakby bąbluje mi ona z wylewki? A ja nie zauważyłem takiego efektu. Artur Kuk niezbędnie z WD-40. No tak, trytki, srebrna taśma, WD-40. Tak jest. Zapomniałem o tym trzecim muszkieterze. Trytka jedna. Czy coś tu jeszcze przytrytkujemy? Siemka Ham SS. Też możemy przytrytkować z tyłu, żeby to tu nie latało. By się ładnie układało. Chociaż to już taka nadgorliwość z mojej strony, słuchajcie. Ale niech będzie. Trytek nigdy za wiele. Dobra. To by było, to by było. To włóżmy drzwiczki, bo to też bywa z tym problem. Tarara. Jak to szło? Panie. No właśnie, Mariusz, ja nie bardzo wiem, jakie bąblowanie ci chodzi. Tak jakby się ta woda gotowała, czy o co, kaman? O, jak mi to weszło od razu. Tyle się zawsze z tym pierdzielę. O, jeszcze jak ładnie wskoczyło, no. Słuchajcie, jakoś tak na początku jak zaczynałem te live'y, to się bałem, że będzie mi gorzej szło. Wiadomo, jak coś nie idzie, jak coś ci się urwie, no to człowiek się stresuje, bo jednak to idzie w świat od razu. Ale kurna, w życiu mi ta klapka tak łatwo nie weszła. W życiu! O, Daniel, dobry ten, Mariusz, dobry pomysł. Wrzuć na grupę na Facebooku, obejrzymy wszyscy, ocenimy. Bo tak... Ja chyba wiem, co masz na myśli, ale to po pierwsze chyba właśnie nic ważnego.
więc nie przejmowałbym się tym za specjalnie. Ale zobaczyć możemy z ciekawości. Bo to ta grupa zresztą jest, tak? Muszę wstać. Wrzuć zaraz, ja zerknę później, wiadomo czemu. Ostatnio nabrałem wprawy, jak to robić z tym wężykiem nieszczęsnym. Przekładam, tylko chciałbym, żebyście jeszcze zobaczyli, i to jest właśnie problem, bo jak nie musicie zobaczyć, to to idzie łatwo. O, przekładam. Zawsze się z tym męczyłem, ostatnio złapałem plan. O, no, pochwalił i źle zrobił. O, 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 o. Człowiek jak prowadzi live'y, to dąży do perfekcji. To są same, słuchajcie, plus. Tu mi takie dwie śrubki zostały i to mnie zastanawia, co to są za śrubki. Takie. Ale to... Jak zostaną, to znaczy, że nie były potrzebne. Znacie to? Że jak coś zostało, to znaczy, że nie było... A wszystko działa, to znaczy, że nie było potrzebne. Dobra. Czy ja tu coś źle nie kombinuję? Nie. To idzie tu, to idzie tu, to nam jeździ tak. Mleka u mnie z reguły nie ma, a jak jest, to nie chciałbyś go wypić. Tutaj odpowiadam na słowa Tomasza, czy mam mleczko do kawy. Ja nie uznaję w firmie kaw mlecznych, bo to trzeba sprzątać. Lubię wypić cappuccino w weekend w domu, ale nie w firmie. To czyścić, kombinować. A, już wiem, co to są za środki. To są kręty od zaworu, który tam wisi z tamtej strony. Dobra. To nie tak, Daniel, że kawa prawdziwa jest bez mleczka. Kawa, kawa to jest tylko czarna. Kawa z mlekiem to już jest napój kawowy. Natomiast ja z prostej przyczyny, tak jak powiedziałem, nie piję w firmie mlecznych kaw, bo ja bym miał wiesz, nieupieprzony ekspres. Tak się zmuszam, żeby te tacki myć, o których tak często mówię klientom i wam, że trzeba dbać, że trzeba co tydzień zaparzać myć. Jak będziesz jutro na kawie, to umyję rano, żeby nie było siary. Szewc bez butów chodzi. Mam jakieś mleko otwierane wczoraj, ale nie ryzykowałbym. Kornaj, będę miał gościa, no musiał ekspres umyć, żeby nie było kichy, że... U serwisanta burdel w ekspresie. Ach, muszę sobie wpisać do kalendarza. Marudzimy! Lubimy marudzić. A co? Nie wolno marudzić? Wolno. Wszystko wolno. Z umiarem, ale wolno. Słuchajcie, bo my tu gadu-gadu, to się ekspres kończy składać. Z naciskiem na kończy. Coś mi tu nie pasuje, ale nie wiem co. Wezmę kawę z MC, Magda, z Maka. Maka, Maka. Mamy to. To jeszcze załóżmy ten dół, gdzie, jeśli go znajdę. Nie no, mi nie zostanie śrubek, słuchaj Jarek, bo już rozkminiłem, od czego te śrubki są. Tu się musi zaczepić, o! Te śrubki dwie, którymi się zastanawiałem, są od tego zaworu. Dobra, drugi wkręt, słuchajcie. Kurna, zaczyna mnie boleć gardło, już czuję. Niedobrze. Lato. A ktoś sprawdzał, ile jest łapek w górę? Bo ja to nie widzę, właśnie. Dajcie łapki w górę, jak możecie. Łapki w górę! Na zasięgu. Nie zaszkodzi. No dobra, słuchajcie, wpinamy panel. On się tutaj jakoś tak tutaj zawija zawsze.
Chodzi tu. Chodzi tu. I tu powinien być wężyk, ale nie ma. Bo tak, drugi wężyk, taki, który trzyma. Nam to jest tu. A tu sobie zaraz jakiś skroimy. Tu sobie jakiś skroimy, żeby był. Bo nie widzę. Albo mi wypadł, albo... To jest taki patent, aby to wszystko siedziało na swoim miejscu. Nic się tu nie wypięło. Pięćdziesiąt trzy. Jarek, numer telefonu podajesz? A, no Mariusz pisze, właśnie zrobiłem espresso, żeby nagrać to bąblowanie i oczywiście nic. No to widziałeś na początku live'a. Ja chciałem wam pokazać, jak źle chodzi ta prowadnica. Dwa razy czy trzy. Wszystko jest okej. Okay. Też się nawet Spock śmiał, że koniec live'a. Naprawione. Tak bywa. W serwisie ekspres zawsze działa, pamiętajcie. W serwisie ekspres zawsze działa. Ile ja takich przypadków miałem, słuchajcie, że przychodziła klientka, odpalamy. I działa. Działo. Lance, dokładnie. Bierzesz udział w transmisji pay-per-view. Udział to łapka w górę, abonament, subskrypcja. No jest ustawione, że żeby móc się odzywać tutaj na live'ie, trzeba być subskrybentem od 10 minut. Tak jest ustawione. To pozwala trochę troli, chociaż ja nie mam na razie troli jakichś za specjalnie na kanale, nie narzekam, odfiltrować. Na zasadzie, że klikasz sobie subskrybuj i od razu możesz mi tu wuj nawtykać. Nie, trzeba już 10 minut popatrzeć, zanim możesz mi wuj nawtykać. 10 minut trzeba przecierpieć mojego ryja, żeby mi nawtykać. Takie są zasady. Jarek, pomyłka, ale życzę, by było 506. Dojdziemy i do tego. Słuchajcie, na kanale jest w tej chwili 3000 ponad 150 subskrybentów. Kanał, pierwszy film wleciał chyba 18 albo 19 marca tego roku, nie pamiętam. Czyli to jest tak naprawdę 4 miesiące. Ja jestem zaskoczony, że jest ponad 3000 subskrybentów. Nie jest to jeszcze prowadzone, nagrywane w taki sposób idealnie, jakbym chciał, ale ja generalnie jestem daleki od bycia perfekcjonistą, bo perfekcjonizm potrafi zniszczyć. Zawsze się śmieję z Szymona, że on te 60 klatek walczy, tą płynność. Kurna, wiecie, nawet mu mówiłem, spójrz statystyki, u mnie 70% z was ogląda to na telefonie. Jakie tam ma znaczenie ta płynność, ta rozdzielczość, czy to jest 4K, czy to jest 1440p? Nie ma to znaczenia. Na telefonie nie ma to znaczenia. Jak oglądacie to na 65, 75 calach, ma to bardzo duże znaczenie. Bardzo duże, bo ja odkąd zmieniłem telewizor na dosyć duży, to nie da się Full HD tam oglądać, nie da się po prostu. No słuchajcie, bym się cofnął do czasów, nie wiem jakich, dawnych. Do CRT. No niedobrze, Daniel, że troli nie ma, bo podobno wyznacznikiem sukcesu jest ilość troli i hejterów, ale to... Ja się cieszę. Gdzie ta moja klientka? Oszukam jak zwykle. Macie tak, nie wiem, jeżeli ktoś z was prowadzi serwis, czy zajmuje się jakimiś naprawami, ja swego czasu jeszcze się uginałem i robiłem niektórym klientom szybciej. Bo mnie tam prosili z jakichś tam powodów. 95% ekspresów, które były wybłagane, żeby były szybciej zrobione, stoi od momentu informacji, że są gotowe przez minimum tydzień u mnie na półce. To jest po prostu reguła. I od jakiegoś już czasu, i to klienci mnie tego nauczyli, nie uginam się. Są jakieś wyjątkowe sytuacje, bardzo wyjątkowe, wtedy tak, ale generalnie wszyscy trafiają do tej samej kolejki. Koniec, kropka. Pokazałbym wam regał, to trzy takie stoją od zeszłego poniedziałku. Panie Bartku, może da się coś szybciej. No, wyżaliłem się. Był troll Daniel, urodziny dzisiaj ma. Poszedł. Dobra, słuchajcie. Muszę się temu przyjrzeć. Po co ja ten wężyk ściągałem? Zobaczcie. O, poczekajcie. Napisała do mnie klientka, to tylko odpiszę. Jednak będzie. A, wywołałem wilka z lasu. Wywołałem wilczura z lasu. Mi też jest, Daniel,
Mi też jest Tomasz, piszesz, że Spoksowi gorąco. Mi też jest gorąco. Pokażę wam. Ja nie mam tu klimy, za co chwała Bogu, bo ja jestem w takim podpiwniczeniu, nie mam tu klimy. Więc bez klimy to w sumie nie ma co narzekać, nie? Bo ja jestem tak dobre 1,10 m, to tak do cycków swoich. Jestem pod ziemią, mam wielkie okna, kiedyś wam pokażę. No i mam 25 stopni, a na dworzu jest 32, więc nie mam co narzekać. Ale wierzcie mi, jak się dłubie ślęczy nad czymś, to jest gorąco. Mietek, jak ładna to pozdrów. No, pozdrowie, nie pamiętam. Będzie o 17. No, Daniel, Szymon ma ile? 36 metrów, on mówił? Ja mam 100. No, wykorzystuję połowę. Na całej reszcie zrobię dyskotekę. W końcu i was wszystkich zaproszę i zrobimy... Zróbmy więc imprezę, jakiej nie zrobił nikt, była taka piosenka, nie? Jakoś tak. Dobra, dajcie mi się chwilę skupić, jeszcze tu połapiemy śrubki. Za pamięci. Także jeszcze się nie muszę aż tak skupiać. No, Artur był to widział. U mnie można się ganiać w kółko regałów. Aj, spotkanie. Jest gdzie zrobić, jest na czym siedzieć, jest z czego kawę wypić. Słuchajcie, ja nie mówię nie, możemy się kiedyś na jakieś herbatki spotkać. W chynot, jak mawiają górale. Dobra, oglądam dookoła. Tu wszystko siedzi. Tu wszystko siedzi. Tu wszystko siedzi. Ten kabelek musi iść tędy. Ach, Daniel, dobrze mówisz, polać mi. No, polać mi. Właśnie, zaraz się muszę iść napić, w lodówce mam kolę. Męska jaskinia, Artur, to brzmi groźnie. Daniel, zapraszam, tylko dzień wcześniej się odezwij na Messengerze. Bo u mnie czasami się zdarza, Artur wie, Artur Cook, że mam jakieś nagłe emergency, mnie nie ma po prostu. Takie są uroki prowadzenia, pracowania jednoosobowo. Wojciech Kucharski, myślałem, że wyjdą ci dwa, no półtora. Ale to jest, sobie specjalnie zostawiłem, słuchajcie, na takie akcje, bo naprawdę te akcje z urwanymi tymi prowadnicami zdarzają się bardzo rzadko, a jak się coś robi rzadko, to się nie pamięta. No to na pewno, że ty się na pewno, Daniel, odzywaj. Izabela, party oddział zamknięty. Obok są tworki, słuchajcie, jakby nam z imprezą słabo poszło, to 7 km stąd Uberem będzie tanio prosto do szpitala, którym się nami zajmą. No. No słuchajcie, wygląda, że trzeba go odpalić, gościa. Nie ma się tu co czaić. Robimy obserwację komory zaparzania. Odpinamy prąd. I będzie bum. Ale by był cyrk. Ale nie może być bum. Nie ma takiej możliwości. Zaraz zrobimy przerwę. Właśnie, zróbmy przerwę. 5 minut, może nie 10. Ja się napiję wody, trochę sobie ręce umyję, trochę tu sprzątnę. Bo on się, jak widzicie, już świeci. I go odpalamy. 16.45, przerwa do 16.45. Napijcie się piwa, idźcie po fajki, co tam macie do zrobienia. Pocałujcie żonę w policzek i zaraz się widzimy.
Mam was. Słuchajcie, zanim wrócimy do ekspresu, bo tam niektórzy poszli po fajki czy coś, ja sobie tu poczekajcie, bo mam do was pytanie, jest was parę osób, może mi pomożecie, bo ten Lumix, który na mnie patrzy, jest zajebisty, ale nie mogę znaleźć do niego jednej rzeczy. I zaraz wam spróbuję tą rzecz pokazać. I jak mi się uda, pokażę wam, jak ja mam to teraz skonstruowane. A szukam dokładnie do niego cage'a operatorskiego. Zaraz wam powiem dokładnie, o co chodzi. To sobie znajdę. Chyba jest to. Widok małej ikony. No weź widok dużej ikony. O. Wrzucę to tu. To jest, tak wygląda, ja teraz się zasłoniłem, tak wygląda moja konstrukcja cage'a operatorskiego na trytki. Gdzie ten czat się schował? I tu jak widzicie, widzicie aparat, widzicie podgląd i po lewej stronie jest na trytki przyłapane na przejściówce na mikro nieszczęsne HDMI, bo takie złącze ma ten aparat, jest złapany kabel HDMI. To złącze jest po prostu tak delikatne, że masakra. I są takie cage'e operatorskie, takie ramki idące, zapina się w nie aparat, ale do tych Lumixów już nie ma tych cage'e, nie są do dostania. Macie jakiś pomysł na jakiś uniwersalny ten cage operatorski? Jeśli ktoś z was ma wiedzę na ten temat, to będę wdzięczny za sugestie, czy to na maila, czy gdzieś w komentarzu pod tym live'em. Bo ja nie tykam tego. Tą konstrukcję, którą widzicie tutaj, to jest po prostu, odpinam tylko na dole kable, bo tu idzie HDMI, bo rozleci się to gniazdo. No mikro HDMI jest gniazdem tragicznym, bo jest malutkim, jest bardzo delikatnym, a jednak te kable HDMI, no trochę ważą, tak? Trochę prężą. Więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak to rozwiązać, to ja będę dźwięczny. Dobra, czekajcie, wrócę tu do tych swoich podglądów. Miałem taki kabel mikro HDMI na HDMI i mi się rozleciał ten kabel. I to miałem taki porządny. Teraz jest to w miarę, no w drukarce 3D myślałem o tym, tylko znajdź człowieka, który ci to wydrukuje, bo ja znam parę osób, co się tym zajmuje, ale projektu jako takiego nie ma, Jarek. A no ja tego nie zaprojektuję, to trzeba kogoś, kto ma web do tego. No Smilerig, Daniel, wiem, Smilerig 17 ileś jest do tych, ale już nikt tego nie produkuje, nigdzie to jest nie do dostania. Nawet znajomych w Wielkiej Brytanii poruszałem, żeby gdzieś tam z rynku wtórnego. Ja wam zaraz powiem, który to jest Smilerig. Bo to mi nawet znajomy z kanału PlayStation, znajomy, prowadzący kanału PlayStation Polska, Szymon Schulz, polecał, ale to jest, kurczę, nie do dostania, czekajcie. Lumix G7 Smilerig. Zaraz wam powiem, jaki to jest numer tego Smilerig'a. 1779. O, nawet wam napiszę na czacie. Jeśli ktoś gdzieś widział używany, będę wdzięczny, bo ja ten aparat prędzej czy później zmienię, wiadomo, ale no jak mi się rozleci złącze HDMI, to będzie tragedia. Gdzie ty się OBS schowałeś? Zaraz zamknę streama. Ile to ja mówiłem, ten Smilerig? 1779. To jest do modelu G7 Lumix, Panasonic Lumix G7, ale jego nie ma nigdzie. Ja siedziałem kiedyś pół dnia, klikałem we wszystkie linki, na on wyskakuje, wszędzie jest niedostępny, nieprodukowany. Smilerig też już ten na stronie ma, że tego nie produkują. No słuchajcie, aparat modelowo jest wiekowy, bo to jest 4 czy 5 latek, nie? On jest fajny cenowo. Dlatego tak zazdroszczę Pawłowi Ostrówce tego nowego aparatu. I słuchajcie, jak kanał się będzie tak dalej rozwijał, to będziemy to zmieniać. No jakby tam białym krukiem źle mówię. Świętym gralem jest Soniak, ale Soniak plus obiektyw, body plus obiektyw, to gdzie Soniak wiadomo ma tego autofokusa, po prostu igłę. No to są pieniążki. Nie małe. Dobra, słuchajcie. Tacka. Zobaczmy, czy to działa. Bo tu zaraz łupnie od razu i potem patrz.
No i co? Trenujemy gościa. To jest nowy zaparzacz. Klientka jakiś czas temu kupiła nowy zaparzacz i to na jakiś czas pomogło. Ale tylko na jakiś czas. Ty jesteś włączony, co on tam wyświetla? Włóż zbiornik. No słusznie. Zobaczmy, czy to działa. Potrenujmy go trochę. Wiecie, docelowo ma być drugi aparat. Mnie to strasznie męczy, to zoomowanie. Właśnie jedno ujęcie by było takie czy takie, o spójrzcie. A drugie na moją gębę parszywą. I wtedy nie będzie zoomowania co chwila. Dobra, ja tu podważam ten czujnik nieszczęsny i patrzymy, co się dzieje. To tak, jeszcze bym sobie położył palca na powerze. O, żeby móc go trenować. No i co, trenujemy. Ja sobie patrzę i na ekran, i wasze komentarze. Jarek, tak, możesz nas jakoś skontaktować albo podpytać? Jarek pisze, że ma znajomego, który się tym zajmuje. Będę wdzięczny, bo to naprawdę, jak rozwalę to złącze HDMI, naprawa tego złącza w aparacie, to będą chore pieniądze. No ale wiecie, no na razie się staram tego nie ruszać. Jedzie? Wraca. Ładnie. Chciałbym wam pokazać, na co patrzymy. Patrzymy na to ramię. Teraz się chowa. I teraz czy to dolne ramię zaczepi się o ten haczyk i się złoży. Na razie jest okej. No cóż on tak trenuje? Czego nie podłączyłem? Czy on się teraz, nie wiem. Puściłem. No i słuchajcie, zaparkował się idealnie. No to jeszcze raz, a za chwilę zrobimy na kawie. Jak możesz, Jarek, napisać mi to później w komentarzu pod live'em, bo ja tego nie zapamiętam, to będę ci wdzięczny. Dojechał do góry. Powrót. Pięknie się składa. Włączamy jeszcze raz. Pozycja do mielenia. Teraz się nagrzewa, ale nie dajmy mu. Wyłączamy go. Dojeżdża do góry. Cofa. Słuchajcie, na razie wygląda idealnie. No to co? Dziękuję, Jarek, dziękuję, dziękuję na zaś. Woda! Idę po wodę. Czy to do mnie klientka jedzie? Jest już 17. No dobra, idę po wodę, poczekajcie. Nie, to chyba nie do mnie. Bo wiecie, na sucho to każdy może chodzić. Ale teraz sprawdźmy, czy na kawie będzie tak samo. On jest w tej chwili rozregulowany, więc trzeba mu zrobić to, o co już mnie kiedyś pytaliście na grupie. Czyli trzeba mu zrobić reset enkodera. Bo on przez to, że tak działał, to się rozregulował, ma teraz rozpieprzony ten cały system mierzenia tych fusów. I jak to się robi w tym ekspresie, chyba tak samo jak w poprzednich, czyli wyłączony z tyłu pstryczkiem, power pojedyncze espresso, włączamy. Nic się nie dzieje. Wyłączył z prądu i kombinuje. Dobry, dobry jestem. Prądu mu, panie, potrzeba. No to jeszcze raz. Power, pojedyncze espresso. O, widzicie? Quota reset. On to tak sygnalizuje, ten model. Nie wiem, czy to strasz ma wcisnąć. Nic się tu nie dzieje, czyli go wyłączamy. I w tej chwili, jak go odpalimy, to on sobie zresetuje ustawienia enkodera. Mam nadzieję. Siema, szwagier Szymon. Co ja psuję, niszczę, psuję? Już teraz to już naprawiłem. 2 godziny od 15, żeby wymienić to coś. Nie ma wody.
Nie ma wody w wężykach. Albo coś popsułem. Tak też może być. Odpowietrzmy go. Tak napełnić obwód. Tak potwierdzam. Szymon, wróciła małżonka do domu już? Szwagier? Dobra, odpowietrzył się. Nasypmy kawy. Bo mam jeszcze, jak klientka przyjdzie, ponieważ nam zostanie trochę czasu, mam dla was ciekawostkę związaną z DeLonghi dynamiką. Ciekawe, czy razem dojdziemy, jak się to robi. Dokładnie tam trzeba zrobić też reset enkodera, tylko ja nie pamiętam, co się tam robi. Gotowy do użytku kawa mielona. Ja nie chcę kawy mielonej. Ach, nie mielmy do pudła. Sporo czasu? No jak nie widziałeś, to sobie później zobaczysz, Szymon, ale generalnie byliśmy na takim etapie. To jest połowa tego eksploatu. Akurat drugą połówkę znalazłem. Jak obierzecie z windy napędu, to druga połowa wygląda tak, czyli myśmy ściągali tą, a to jest ta. A po co ja to wyciągałem? A, spójrzcie, to też było naprawiane. Tu było coś wyłamane. Ten chyba odbijak, który tu jest. Dobra, słuchajcie, ktoś do mnie podjechał, prawdopodobnie klient, klientka. Jeszcze poczekajmy. Jak się zacznie dobijać do drzwi, to zrobimy krótką pauzę. Ja tylko wydam ekspres, przyjmę pieniądze. Zaraz do was wracam, poczekajcie.
Jestem, sorry, ale sprawa załatwiona. Dzięki, przyjęte. Już nie przewiduję przerw do 18. Chyba, że na jakieś siusiu. Ale mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to, jeszcze tylko czaty powłączam. Dobra, co tam pisaliście? Mam znajomego, dobra, to było Jarek z Dębicy, Jarek, Mariusz Miejski, jestem już, faję kupione, heja, co do elementu zaparzającego polecam, tak jak nasz Dofi doktor. Wykręcajcie sitko w zaparzaczu do przemycia, tylko nie zgubcie śrubki, bo stożkowa. Dokładnie tak mówiłem. Siema szwagier, co ty tam niszczysz, Szymon? Tak, wróciła, kawusie popijamy. No, pozdrów Ole, pozdrów małżonkę. Grzegorz Przywara. Panie Bartku, jak Siemens EQ 600, jak leci kawa nierówno, a wylewka czysta, to co się dzieje? Ekspres na gwarancji jeszcze. To, nie, to jak leci nierówno, to nie może być czysta wylewka. Że tam w Siemensach to się rozpływa, jeden wężyk dochodzi z tego, co pamiętam. O, Szymon, to już SnowRunner jest na plusie? Kurna. Macie tak, bo to ci, który Szymon to jest tutaj z braci PlayStation, ale ci, którzy nie, tam nie bywają na streamach Sony, który zresztą dzisiaj o 18. Dobrze mówię. Macie taką, my to nazywamy Excel wstydu, czyli gry, które nie skończyliście, nie mieliście czasu przejść. Ja Diablo się zatrzymałem 2 tygodnie temu i nie mam czasu grać. A tu SnowRunner mi teraz Szymon pisze, że wszedł. No nie. Nie mam czasu na to wszystko. Dobra, słuchajcie, bo chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, a jest 17, więc sprawdźmy ten ekspres. Czy on tę kawę zrobi, czy on te fusy wyrzuci. Jadziem z nim. Za mułę złapał jakąś. Grzegorz, cześć, fajny kanał prowadzisz. Dziękuję, Grzegorz, dziękuję. Staram się. Mielim. Grzegorz Przywara, ta gumka. Nie wiem, co ci powiedzieć, Grzegorz, jakoś tego nie widzę, wiesz? Nie chcę ci też głupot nagadać. Ale to leje się z jednej wylewki bardziej, z drugiej mniej, bo tak, no ciężko, wiecie co, słuchajcie, w ogóle te porady, o które pytacie, nie wy może bezpośrednio, ale pytacie w komentarzach na zasadzie, coś mi tam źle leci, to nie jest takie proste, wiecie, jak ja mam ekspres przed oczami, to mogę sobie pewne rzeczy potestować, powymieniać, natomiast tak zdalnie się ciężko diagnozuje ekspresy. No a to nie problem jest powiedzieć, wymień to, wymienicie to, a się okaże, że to nie to. No nie chcę też was w błąd wprowadzać. Dzięki Szymon, dzięki Ola za odzdrowienia. No, Szymon właśnie. Ale SnowRunnera to chciałem kiedyś kupić, tylko kto bym na kierownicy pograł. Grzegorz, jak możesz kanał oglądać od roku, jak kanał jest od marca? To coś tu się nie zgadza. Coś tu się nie zgadza, coś pan tu się motasz w zeznanie. Ostatnia kawa, słuchajcie. Wygląda na to, że wszystko jest okej. To zobu, że nierówno? Nie wysyłaj mi nic, Grzegorz, na e-mail. Zapraszam cię na grupę na Facebooku. Tylko tam udzielam porad. Ja na takie maile nie odpisuję, bo nie mam czasu. Jeżeli uważasz, że coś jest nie tak z ekspresem, a jest na gwarancji, oddaj go do reklamacji, albo chociaż zadzwoń, zapytaj. Słuchajcie, ta kawa się parzy zacnie. Może nie rozpieprzę nic. No i teraz najważniejsze, wyłączamy. Czy on się zaparkuje? Jak się gra, Szymon, SnowRunnera? Bo ja lubię takie gry, ale ten stary mnie jakoś tak odrzucił, ten MadRunner, tak? MadRunner to był pierwowzór. Słuchajcie, nadeszła wiekopomna chwila. Ja już go wyłączam z prądu, będąc pełen nadziei, że jest wszystko ok. I jest wszystko ok. I widzicie, teraz tak podsumowując,
Ja go już sobie złożę jutro, albo zresztą złożę go zaraz. Miejmy to już złożone. Ten element, żeby was nie skłamać, kosztuje coś około 30 zł brutto. No i teraz powiedzcie, powiedzmy, jakbym tego nie robił na live'ie, to by mi to zajęło tak od A do Z, no myślę, że 2 godziny, bo już tu miałem rozebraną część ekspresu, powiedzmy 1,5 godziny. Jak wycenić taką usługę? Wymiany takiego pipka. On kosztuje 30 zł. Rzućcie propozycję. Jestem ciekaw waszej opinii. Jak wycenić taką usługę? Bierzcie pod uwagę wiedzę, poświęcony czas. Te 2 godziny liczmy, żeby trzeba na to poświęcić. Ze złożeniem ekspresu. Co zresztą zaczynam czynić właśnie. O, jeszcze wam pokażę. Ciężko będzie, bo się rozpada, ale... Jak widzicie, one się wyregulują. One są w tej chwili grubości fabrycznej, te kejki. Mogę wam nawet trochę podbić ISO. Ale one się podregulują, będą tak jeszcze ze 3-4 mm grubsze. Mielenie jest w miarę ok. No, widzę propozycję. 300, 350. 230, Daniel. Poruszacie się w zbliżonych mi tematach, o tak powiem. Ja wam zaraz powiem, na ile ja to wyceniłem. Nie będę robił z tego tajemnicy, bo ja o cenach staram się nie mówić, ale tutaj widzieliście konkretną robotę, więc nie ma to co tu też budować niepotrzebnej tajemnicy. Ja sobie będę składał, wy jeszcze chwilę popiszcie. Tutaj ten ekranik trzeba dobrze wcelować. Tu trzeba regulację dobrze wcelować. Siedzi. Nie wiem tylko gdzie mam śrubki, poczekajcie i obudowę. A, no jeszcze jedna ważna rzecz, ale to już powiedzmy bez tego, bo zapomniałem, bo tu jeszcze było wymienione rozwalone gniazdo. Tradycja, rozpadło się, czyli to gniazdo do kabla. No dobra, co napisaliście? 500 pakiet premium? Nie, no za dużo. O widzisz, jeszcze nawiążę do Szymon Snowrunner, to inna bajka, jest na początku przy trzecim podejściu do jednego pojazdu, ale bawię się przednio. Super, to będzie grane Szymon, dzięki za opinię. No powiem wam, że jesteście tak od trochę za mało do normy. Ja ponieważ zapomniałem o tym, to powiedziałem 300 zł za to. Brutto, pamiętajcie, brutto. Jeszcze z tego muszę zapłacić VAT i podatek. 300 zł. Powinienem powiedzieć 330, bo jeszcze za wymianę tego. Ale mój błąd, zapomniałem, a ja jak już rzuciłem cenę, to jest świętość. Jeśli to nie jest tylko jakaś tam straszna przepaść. Nie będę robił z siebie idioty o 30 zł, że po prostu zapomniałem tego policzyć. Też jest z tym trochę roboty, może nie tak dużo. Bondol 525. Diagnoza, jeśli klient decyduje się na naprawę, jest zawsze gratis. Coś tu pręży. Diagnoza jest płatna tylko w przypadku rezygnacji z naprawy. Diagnoza jest według mnie częścią naprawy. Coś tu pręży. A, dobra. Czekajcie, trochę hałasu, bo mi tu kawa pręży. Jak jest kawa niewysypana z młynka, to i pręży. O, teraz pięknie się zeszło. Wiecie, no to w tym przypadku kosztuje wiedza i czas, głównie czas. No wiedza też, ja powiem wam, że trzeba trochę tutaj uważać na pewne rzeczy. No, zgodnie tak z taką totalnie książkową sztuką, to się powinno te kable porozpinać, nie wieszać takich pająków tutaj. No ale pewnie wiecie, że teoria z praktyką rzadko mają bardzo dużo wspólnego. Znaczy jakiś tam myśl przewodnia wspólna jest podobna, ale to teoretyk za wiele nie zrobi. Praktyk zrobi zdecydowanie więcej, słuchajcie. Bo ja znam teoretyków. To w komentarze takie, czy u wszystkich, którzy pokazują jakieś swoją pracę, jakieś swoje usługi,
jest masa teoretyków. Tylko, że... Czemu nie chcesz wejść? Tylko, że teoria a praktyka to są trochę dwie różne rzeczy. Czy to weszło? Nie weszło. Howdy. Dlaczego to nie wchodzi? Co tu jest nie tak? Halo. A nie muszę to odkręcić, bo coś tu nie pasuje. O, widzisz, Szymon, SnowRunner ma koopa. Tego nie wiedziałem. Wojciech W. Cześć, Bartek. Mam Boscha B30, walczę z nim już 2 tygodnie. Zawór drenażu wymieniony, zaparzacz zregenerowany i dalej kawa w tatce. Ale musisz sprawdzić, czy zaparzaczem ci się nie przelewa woda. Bo możesz mieć pęknięty zaparzacz, może ci się nie doszczelniać. To zdarzają się takie tematy i to są trudne tematy. Pytanie, czy ci dalej przepuszcza drenażem, czy ci przepuszcza zaparzaczem, bo wtedy masz zaparzacz do wymiany. No pasuje, no o co chodzi. Pasuje, a nie pasuje, słuchajcie. Paweł Koligowski, dokładnie, bez wiedzy praktycznej to zajmie tydzień lub dwa. No więc właśnie, no słuchajcie, ta teoria jest dobra. Ja nie mówię, że nie, ale to praktyką się naprawia ekspresy, czy konsole, czy... Co tu się dzieje? Dlaczego? Czy ja tu coś źle przykręciłem? A, no i widzicie. Pito, pito, a jest źle zawór przykręcony, bo nie wskoczył. O! Nie doszedł, zaczepił się. No i nie miało prawa to się złożyć. Najmniejszego. Ja wam powiem tak, ja jestem praktykiem ekspresów. Nigdy się teorii o ekspresach żadnej nie uczyłem. Wszystkiego, czego się nauczyłem, to robiąc te ekspresy. Patrzcie, pasuje nagle. Więc to, co pytacie też, bo ja bywam na live'ach u Szymona bardzo często, ostatnio nie byłem, nie miałem czasu, pytacie też jego, pytacie też i u mnie tutaj czasami. I mnie pytacie, i klienci mnie pytają, jak się nauczyć, gdzie się nauczyć takich rzeczy? W jakiej szkole? Nie ma takiej szkoły. Żadna szkoła was nie nauczy. I ja, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, nie bierzcie tego jako wyrocznie absolutnie, uważam w tej chwili, że jeśli nie chcecie być jakimiś wynalazcami, tworzyć nowe rzeczy, projektować nowe rzeczy, to studia to jest strata czasu. Nie we wszystkich zawodach oczywiście, no mówię, ja to bardzo uogólniam w tej chwili. Natomiast jak chcecie naprawiać elektronikę, ekspresy, samochody, nie wiem, nie mam, samochodówka chyba jednak czegoś uczy sensownego, nie wiem. Nie miałem nigdy znajomego z samochodówki, nie chcę się wypowiadać. Ale takich rzeczy jak elektronika czy ekspresy, no to no co, no nauczycie się teorii dotyczącej elektroniki, jasne, te podstawy są ważne, prawo OHMA, te sprawy. No ja jestem, pewnie już niektórzy widzowie, którzy mnie jakiś czas oglądają, wiedzą, że jestem po Politechnice, po energoelektronice. Ale to mi się tutaj poza jakimiś tam fundamentalnymi rzeczami nie przydaje. Energoelektronika i elektronika przemysłowa to jest mój zawód. Gdzie wy tu widzicie energoelektronikę i elektronikę przemysłową? Bo ja nie widzę. Dobra, słuchajcie, szybko skręcam te bity z tyłu. Mycie to już sobie odpuścimy na live. Przystawię tu jeszcze na te 40 minut jednego takiego gamonia. DeLonghi Dynamikę, które widujecie często u mnie, bo ja je też często widuję. O, widzicie, tak jak jeszcze wracając do studiów, tak jak, bo mój ojciec też skończył Politechnikę. Tą samą zresztą, Świętokrzyską. Tylko wtedy to się miało zawód i pracę w tym zawodzie. I on pracował w zawodzie przez ładnych parę lat. A ja co, skończyłem Politechnikę Świętokrzyską i przyjechałem do banku do pracy w Warszawie. Bo wtedy jeszcze w 2003 roku, jak ja pierwszą pracę zaczynałem taką po studiach, to były te czasy, nie wiem, czy tam ktoś z was pamięta, czy ktoś z was jest taki stary,
kiedy trzeba było mieć dyplom, żeby dostać pracę. Nieważne jaki. Mogłeś być, nie wiem, magistrem bulgartologii, żeby dostać w banku pracę. Tak to wtedy działało. Komisyjnie, zaparzacz wychodzi, fusy widzieliście. Ja go tu do kupy, brzydko mówiąc, składam. O, tu jeszcze widzicie resztki gniazda starego. Naprawiony, wymieniony, działa, super. Jak na razie żadnych fuck-upów na live jeszcze nie było. No drobny, ułamał się ten ogarniacz kabli, ale to się właściwie zawsze łamie. Nie będziemy się pierdołami przejmować. Co tam piszecie? Grzegorz B. Przede wszystkim to trzeba myśleć, co się robi. Bez teorii nie ma praktyki. Grzegorz B. To są święte słowa. Problem u wielu osób, też nie uogólniam, nie chcę nikogo obrazić, jest z myśleniem. Ja widzę to nawet po ekspresach, które zostaną do mnie przyniesione w jakiś sposób rozebrane. Jeżeli... No, jak coś robicie, trzeba myśleć. Tylko i wyłącznie. Wiedzieć, kiedy przestać, mierzyć siły na zamiary, no to... To wszystko w szeroko pojętym myśleniu. Czekajcie, przyniosę... Gamonia drugiego. Tutaj nie będziemy kręcić. Za to tu sprawdzimy. Matko, piznął ekspresem. Tu jest komunikat: zamocuj aparat zaparzający. I czy to jest, w czym to jest problem, to ja jeszcze nie wiem, bo ja go po prostu zdjąłem teraz z regału. Czekajcie chwilę. Idę po wodę. Wyjmiemy tilt. I idę po wodę, zaraz wracam. No i zobaczmy, czy to polega na prawdzie z tym aparatem. Co tam jeszcze piszecie? Bondol, jak się ma duży przemiał ekspresów na stanie, to wystarczy potem tylko zepchnąć siewie. Tak jest w wielu przypadkach. Po opisie jestem w stanie mniej więcej przewidzieć, co jest w ekspresie, ale ja dopóki do niego nie zajrzę, to nie rzucam wyroków, nie wyceniam, bo to słuchajcie, rzucenie ceny klientowi to już go w jakiś sposób kierunkuje. Wszystkie uszczelki, Wojciech był, wszystkie uszczelki w zaparzaczu wymienione, niby wszystko sprawne. Woda zaworem drenażu nie wycieka, ale jestem uparty, muszę to naprawić. Masz problem gdzieś w zaparzaczu, jeśli ci ta woda płynie po zaparzaczu. W sitku, w zaworku, w głowicy, no musisz to wszystko posprawdzać. Marek Przybylski, pytam z ciekawości, na jaką grubość powinna być mielona kawa w ekspresie? Ekspresy mają duży zakres mielenia. On nie jest duży, tobie się tak wydaje, że on jest duży. Generalnie fabryczne ustawienie na środku z reguły jest dobre. Jeśli ktoś się nie zna na tych regulacjach, lepiej niech tym nie kręci. Fusy muszą być zbite, ale one nie muszą być całymi krążkami, mogą się rozpaść. Ja zrobię, może na następnym live, bo dzisiaj już zabraknie nam czasu, na następnym live weźmiemy jakiś ekspres i pobawimy się tym młynkiem. Pokażę wam, jakie są te różnice. Nawet może na DeLonghi czy na... No zobaczymy. Paweł Kuligowski, Grzegorz B., tak, ale tutaj chodzi o to, że bez praktyki nie masz wiedzy, jak od wielu lat pracuję w serwisie. Ja od wielu lat pracuję w serwisie, może większych maszyn i jakoś bez studiów ciągle awansuję. No, praktyka czyni mistrzem, to jest takie powiedzenie. Ja programista, ja kierowca MZA. Ha! Wymieniamy się zawodami, dawajcie. Ja jestem energoelektronikiem, mogę w elektrowni atomowej, którą nam nasz... Ach, nie będę wchodził w politykę, będzie budował, więc pewnie jej nie będzie.
Ja właśnie pracuję na takim stanowisku, Bartek, automatyk przemysłowy, specjalista od falowników trakcyjnych tramwajowych w Niemczech. Zero studiów, ale jestem najlepszy. No i gitara, no słuchaj, to liczy się wiedza. Czekajcie sekundę, zakręcę wodę, bo nie pokręciłem. Sorry, jestem. Daniel Gorczyca. Tak się zgadzam z tym, trzeba z głową robić, a nie na siłę i chama. No na siłę i chama to tylko szkutna robisz, no wiadomo. Bondol, a kończyłem gastronomię. Słuchaj, tak jak mówię, ja zacząłem pierwszą pracę w banku jako energoelektronik. Właściwie w zawodzie nigdy nie pracowałem. Psychofan, bo jesteś Polakiem, a my musimy wiele umieć, by przeżyć. Trochę tak, trochę nie. Ja tak nie lubię takiego gadania, że my Polacy jesteśmy jacyś specjalni. No wiadomo, historycznie dostawaliśmy po dupie, jak nie z lewej, to z prawej, ale to wyjdźmy już z tego takiego... takich ofiar wiecznych. To już nie te czasy. Trzeba żyć przyszłością, a nie wiecznie patrzeć w tył. Tak mi się wydaje, no oczywiście, wiecie, ja nie jestem alfą i omegą. Każdy ma prawo do swojego zdania, tak? Każdy ma inną karierę zawodową, dokładnie. Siema Bartek, siema Krzysztof. Grzegorz, bo szklanej kulki nie masz przed sobą i zajrzysz do ekspresu, trzeba, aby postawić diagnozę. Ja to zawsze odpisuję tam gdzieś w sposób grzeczny, no bo to jest miłe, że mi piszecie komentarze, ale... takie pytania, że cieknie mi z ekspresu, co się stało. No cieknie ci z ekspresu, no. Tyle ci mogę powiedzieć. W komentarzu na YouTubie, tak? Będzie pan zadowolony, na TVN Turbo polecam. Ukryta kamera wmontowana w samochód, który gościu daje na serwis samochodowy, ale buble odwalają. Mariusz, ja jestem troszeczkę przeciwnikiem takich usterek, bo na czym... Jasne, dużo serwisów odpieprza taką fuszerę, że... I nie mówię tu o samochodówce tylko, o różnych, ale... Jak ja oglądałem z tego czasu, wszyscy pewnie pamiętają program Usterka. Słuchajcie, jak ja wam w ekspresie zamienię, zróbmy symulację. Zanosimy to do programu Usterka. Ja w tym ekspresie zamieniam, to akurat łatwe do wykrycia, ale przykład dobry. Zamieniam kable na silniku stałoprądowym. Czyli on zaczyna się kręcić w drugą stronę, wszystko się tutaj głupieje. Głupieje ekspres totalnie, bo on nie jest w stanie tego wykryć. No jak się może zdarzyć taka usterka? To były takie w dużej mierze, część była sensowna, ale w dużej mierze to były takie usterki, które no nie ma szans, żeby się taka usterka sama zrobiła. No przecież ci się kable same nie przełączą na silniku. I wiecie, takie generowanie takich usterek, gdzie przychodzi chłop, jasne, połowa z nich była partaczami, czy kurna cudotwórcami, jakimiś dorabiali teorię, ale no przynosisz do mnie taki ekspres, gdzie są zamienione kable, jakim cudem ja mam na to wpaść? Jeśli ty twierdzisz, że nie był rozkręcany, nikogo przy nim nie było, że to jest pierwsza usterka. Stąd mówiłem na sobotnim filmie, ja nie przyjmuję ekspresów rozebranych w drobny mak, bo tam się takie fuck-upy mogą zdarzyć. I ja nie mam czasu ani chęci dochodzeń prowadzić, a to co też wam mówiłem, że jeśli nawet przyjmuję ekspres rozebrany, taki nie w pełnym stopniu, to na dzień dobry jest, nie wiem, plus 200 na przykład. No bo to jest mój czas, gdzie ja muszę wszystko sobie prześledzić, a to nie jest tak, że ja mam wszystko w głowie. Najczęściej to muszę sobie to przyrównać z jakimś ekspresem, czy jeśli jest to otworzyć schemat, no to są takie numery, o których ludzie nie myślą. No i tak jak mówię z tą usterką, no zamienię wam, nie wiem, no widzieliście film tam chyba ze 2 tygodnie temu z Siemensa od klienta gdzieś z Polski, że zapomniał mi powiedzieć, tu nie widzę celowości, bo żeśmy rozmawiali przez telefon, śmialiśmy się z tego, zamienił wężyki w wylewce. No weź na to wpadnij. Weź na to wpadnij, że są zamienione wężyki w wylewce. No jak się zaczęło lać rurką od spieniania mleka, zaczęła się parzyć kawa, no to wiadomo było, że coś jest pozamieniane albo na zaworze ceramicznym, albo w wylewce, no ale nie wpadniesz na coś takiego tak po prostu. Dobra, nagadałem się o tej usterce, aż mi zaschło w gardle. Jeszcze przeczytam chwilę i chcę odpalić ten ekspres, bo chcę tu zrobić reset encodera, a nie pamiętam, jak to się robi. Paweł. No możliwe, obecnie jestem jedynym Polakiem w firmie, więc nie mam porównania, ale też język nie za dobry. Mimo to i tak awansuję, jakoś się da. Da się. Jak dla chcącego, nic trudnego. Architekt ze skłonnością do grzebania w ekspresach. Witam, miło mi. Kiedy następny live? Słuchajcie, to też jeszcze powiem. Ja chcę doprowadzić do tego, żeby te live'y były w poniedziałki gdzieś o godzinie 17. Później, bo dużo z was jest w pracy. Nawet mam tu informację na telefonie, jak była przerwa, spojrzałem. Ja to rozumiem, tylko ostatnio mam bardzo wiele rzeczy jeszcze na głowie i to się wszystko rozjeżdża. Dojdziemy do tego, że one będą w poniedziałki gdzieś o 17 do 20. Albo nawet od 18 do 21. Nie wiem jeszcze. Zobaczymy. Mariusz Rzymieski. Nie wolno kręcić pokrętłem zmielenia kawy na pusto, tylko w momencie, jak młynek mieli i to maks o jedną przedziałkę. Mariusz, prawda, możesz kręcić pokrętłem zmielenia na grubsze, nawet na pusto, na drobniejsze nigdy, bo wtedy próbujesz regulacją zgnieść kawę. Generalnie zasada jest, że powinno się kręcić młynkiem podczas pracy. Dobrze gadać, polać mi.
Pusto. Ja muszę jeszcze do domu dojechać samochodem. Halo. Jeden pamiętam nic nie zrobił i wziął 3000, bo daleko jechali i nie ma na taryfę. Artur Kuk, jestem za 18.21, o ile Bartek wytrzymasz. To nie chodzi o wytrzymanie, tylko ja mam zawsze jakieś misje jeszcze po pracy, a muszę sobie wypracować system, żeby tych misji nie było. Dobra, piszcie, ja się będę odnosił. Sprawdźmy, czy tu jest ten komunikat, zamocuj aparat. Pewnie nie wystąpi, bo jak już mówiłem, w serwisie ekspres zawsze działa. A? Piknął, czyli coś mu jest nie halo. Zamocuj aparat zaparzający. Widzicie, tylko go odpaliłem. Młynek ustawiony, bo często taki efekt jest, jak jest młynek rozkręcony, ale tu jest młynek ustawiony dobrze. O! Słuchajcie, to też jest rzecz, o której powinienem często mówić. Czekolada. Nie używajcie aromatyzowanych kaw do ekspresów. Bo potem są takie cyrki właśnie. Ona i tak wygląda nieźle, ale ona jest moczona w olejkach, w aromatach. One się kleją, one kleją młynki, a tu to po prostu, no kurna, aż bym czekoladę zjadł. Nie mam. Czekoladowa kawa, waniliowa kawa, to jest wszystko ulep. I ten ulep ulepia, zaparzasz wszystkie kanały, którym płynie ten ulep, młynek. No i tu prawdopodobnie efekt jest, jaki jest. Co ty się nawet nie... A, teraz muszę wyjąć zbiornik, żeby on się w ogóle... Zobaczmy, w jakiej pozycji jest ten aparat zaparzający. Bo ekspres jest zadbany. Ekspres wygląda przynajmniej z zewnątrz na czysty. O, i widzicie? On źle zaparkował. Nie wyjdzie. Znaczy wyjdzie, zaraz go wyjmiemy. Tylko proponuję wyłączyć ekspres, bo jak wam ruszy zaparzacz podczas wyciągania, to wam połci na paluszki, a bez paluszków naprawianie ekspresów może być trudne. Trzeba teraz ręcznie tą... Ja to nigdy nie wiem, to ramię przesunąć w dół. Co nie jest z reguły proste, zwłaszcza, że ekspres jest ulepiony. A to dolne do góry. O, widzicie? Udało się. No tu słuchajcie, aż też wam ISO podbije, bo to warto zauważyć. Ktoś dba o ten ekspres. Widzicie? Ktoś dba o ten ekspres, bo tu jest czyściutko. No ale jest jakiś problem, bo ja obstawiam, problemem jest kawa aromatyzowana, czekoladowa w tym przypadku. Aż odkręćmy sitko z ciekawości. Tylko gdzie jest bit? Gdzie jest bit? Tu jest bit. Poszedł. Nawet nie ma tragedii, słuchajcie. No ale to wszystko pachnie czekoladą. I tu się już robi taki ulep. Ciekawe, ile ten ekspres... No nie będę go już teraz rozkręcał, bo nie ma na to czasu. No ale zobaczcie. To wszystko jest czekolada kawowa. Sitko jeszcze jest czyste. No ale to już się robi rzeźnia. To kurna, to nawet nie pachnie, słuchajcie, czekoladą. To jest taki produkt czekoladopodobny. Artur Kuk, taka do kolbowego też niekoniecznie. Też niekoniecznie, bo wszystko zależy od konstrukcji tego kolbowego. Jeśli ma zawór zwrotny na elektrozaworze, to ci wpłynie ta czekolada do zaworu zwrotnego. Użycie takiej kawy w takim profesjonalnym gastronomicznym ekspresie uszkodzi go prawdopodobnie pierwszego dnia. Wiem coś, naprawiłem parę dziesiąt, o ile nie paręset ekspresów gastronomicznych w życiu. Różne cuda widziałem, nawet widziałem, jak ktoś sobie włożył do kolby krówkę i ją zaparzył. Taki cukierek. Także wiele już mnie nie zdziwi. Jeszcze miałem zobaczyć, jak on chodzi. No i słuchajcie, chodzi dosyć ciężko, bo już ten ulep działa. Nie jest tak, jak... Już muszę włożyć w to trochę siły.
No dobra, słuchajcie, rozmawiamy się o to, że w tym ekspresie też się da zresetować. On mógł przez to, że jest ulepiony, zwariować mój enkoder. Artur, nie masz za co przepraszać, no. Ja się tym zajmuję zawodowo od parunastu lat już, więc... Po to jestem, żeby prostować takie rzeczy. W prostym takiej kolbówce, która tylko wali wodą w to sitko, to można. Natomiast generalnie... Nawet w kawiarni, jak widzicie, jak wam robią te kawy zimowe, letnie, wiosenne, sraczko-buraczkowe, to wszystko jest doprawiane, jest robiona czarna kawa, ewentualnie zaprawiona mlekiem i wszystko jest już doprawiane w szklance. Teraz jest zagadka. Bo ja nie pamiętam, jak tu się wchodzi w menu. On musi być włączony, to na pewno jest. Wyciąga się chyba tackę i któreś cztery przyciski się przytrzymuje. Czy on jest włączony? A, on jest wyłączony. Dobra. Wróć jeszcze raz. Wyciągamy tackę. To jest wiedza tajemna, nie mówcie nikomu. I chyba te dwa i te dwa. Widzicie, nie pamiętam. A może te dwa i te dwa? A nie, czekajcie. Kurde, nigdy nie pamiętam. Któreś cztery. Będę musiał iść po ściągawkę. Nie pamiętam. Ktoś wie? Dobra, czekajcie, przyniosę swój kajecik. Tajne notatki rzeźnika. Gdzieś to tu miałem napisane. Gdzieś to tu miałem napisane. Ale gdzie? Coffee size. Nie, no to nie jest ten ekspres. Kurczę, gdzie ja to mam zapisane? Gdzieś sobie to zapisałem, ale oczywiście już nie pamiętam gdzie. Podpowiedź! Wiara, niech podpowie! Tego się nie znajdzie w internecie. Tego w internetach nie piszą. Nawet gdzieś sobie tu długopisem, słuchajcie. Tak, pamięć podręczna to jest dokładnie. Kurde. Tylko teraz mi powiedzcie, gdzie ja to mam? O! Przytrzymaj rinzę i siłę. No to tak robiłem. Wyciągnij tackę, przytrzymaj rinzę. Siłek, moc kawy. Drink menu. I my menu. No kurna, no to przecie tak robił, no. Właśnie z tymi dotykowymi ekranami, słuchajcie, to jest tak, że... Nie bangla to. Kurczę, a powinno, bo to tak się robiło rzeczywiście. O! Widzicie? No i właśnie to jest... Nie na wyciągniętej wtyczce. Tu jest właśnie, Daniel, tak, że musisz wysunąć tackę, to jest ważne. I teraz wkładacie... O, wyłączył się test, to jeszcze raz. Ten, ten... Na dotykowcach to tak jest, nie zawsze zadziała. O, dosuwamy. I teraz reset jest chyba enkodera ten. O! Trafiłem. To jeszcze raz wam pokażę. Proszę teraz ci, którzy chcą poznać wiedzę tajemną. Klaps. Wysuwamy tackę. Przycisk płukania, mocy kawy i dwa dolne. Drink i my menu. Select test mode. Wkładamy tackę, to jest ważne. I wciskamy małe espresso pojedyncze. Reset enkoder. I teraz zobaczymy, czy wasz Bartłomiej Copperfield naprawił ekspres.
I ile mam za tą naprawę powiedzieć teraz, powiedzcie? Oczywiście trzeba go rozebrać, trzeba zajrzeć, bo on jest ulepiony, jego trzeba, zrobić kompletny przegląd, bo ja go nie wypuszczę takiego uklejonego kawą czekoladową. No ale dobra, ekspres jest naprawiony. Widzicie? To teraz zagadka numer 2 na dzisiejszym live. Ile za taką naprawę można powiedzieć? Ja tą wiedzę posiadłem... No piszcie, żeby go odkamienić. Ja tą wiedzę posiadłem po ładnych paru latach pracy z DeLonghi. To jest wiedza, którą bardzo mało osób ma, jak to zrobić. No oczywiście w serwisie DeLonghi to wiedzą, no to jest jakby oczywiste. Jak za godzinę? Słabo cenisz wiedzę. Znaczy nie, no słuchajcie. Wiadomo, już nie powiem 500 zł za coś takiego, natomiast za tym pójdzie usługa, bo to trzeba jeszcze go potestować, trzeba sprawdzić, co to spowodowało. Znaczy ja tu mam oczywiście proste podejrzenia, bo wystarczy otworzyć młynek i wiadomo, co to spowodowało. Sprawdźmy, czy on zrobi kawę, bo to jest Descale Escape. On jest w tej chwili po angielsku, bo przeszedł reset. Tylko wiecie co, poczekajcie, ja nie będę parzył tego ulepu. Ja go sobie tutaj, jako dowód w sprawie, zachowam, żeby mi potem, chociaż z tego młynka już będzie zawsze pachniało czekoladą. Zatkajcie uszy. Dobra, koniec hałasu. 99% kawy wysypane. Ładuję moją, jest jak to, ale powiem wam, że to smród jest przeokrutny, bo to nie jest czekolady zapach, to jest takiej sztucznej, chemicznej czekolady. Siema Allegro. Siema. No to będzie rozebrany cały ten ekspres. Ja wam chciałem na koniec pokazać, jak to najczęściej, jakby jak zaradzić błędowi, a nie co go spowodowało Michał. Także Michał Shadow, to idzie do rozbiórki ten ekspres. Trzeba się pozbyć tego ulepu. No ale zobaczmy, czy zrobi kawę, czy zwariuje od razu. Widzicie, klient dba o ekspres. On jest... O, śruba chodzi ciężko, ja to słyszę, nie wiem, czy wy to słyszycie. Ekspres jest czyściutki, w środku widzieliście, jest czyściutki, jest zadbany, ale jest błąd w sztuce użytkowania. W instrukcji jest napisane, nie używaj kawy aromatyzowanej. Musicie wiedzieć, że po tygodniu ten ekspres trafia na gwarancji do DeLonghi, na Wolę, w Warszawie i nie ma gwarancji. Jest po gwarancji, ten ekspres już nie ma gwarancji, bo śmierdzi z niego, śmierdzi, pachnie, zależy co komu śmierdzi, co komu pachnie, czekoladą. Nie wolno używać kaw aromatyzowanych. Nie można. No słuchajcie, działa no. Ale winda pracuje ciężko. Ja się teraz zamknę. O, słychać takie grrrr. Nie jest uklejona pewnie w pyle od tej czekolady. Tak Michał, po wymianie hala czasami działa bez, ale zawsze jest ten reset dobrze robić. Tak samo po wymianie elektroniki, jeśli wyciągałeś windę. Jeśli regulowałeś młynek, albo bo bardzo często spotykam, że ten młynek jest skręcony na minimum i jeśli nie zrobisz resetu, a wrócisz ustawieniem do sensownego ustawienia miałkości mielenia, to on tej kawy tyle napierdoli, że się nie zamknie zaparzać. Ja pierwszy raz chyba z 2 tygodnie temu miałem taki przypadek, że właśnie klient sobie pracował na kawie zmielonej w pył i w końcu ten ekspres się zapchał, bo się wszystko zapieprzyło tym pyłem. I ja go wyregulowałem, wyczyściłem i zapomniałem zrobić resetu enkodera. I pierwszy raz od nie pamiętam kiedy miałem komunikat: za dużo kawy w zaparzaczu. Proszę coś tam zrobić. Taki komunikat w ogóle na ekspresie. No już tylko trochę czuć czekoladą. Dobra, słuchajcie. Wyłączam go, bo już jest godzina 17:40. Chrupie ta winda. Także pogadajmy jeszcze z 10 minut i kończymy, bo ja już jestem ugotowany. Jeden ekspres zdiagnozowany, drugi naprawiony. Fajnie się ten czas wypełnił, w ogóle leci ten czas, powiem wam, jak tu z wami siedzę, że... Szap! Szok i niedowierzanie. Burdel jest, jak zwykle, ale to... Przetrę, przysunę się do was. Jak ktoś jeszcze nie da łapki w górę, to... Co tam piszecie?
Ostatnie 10 minut. Marek Przybylski, to chyba każdy nowszy sprzęt ma jakieś menu serwisowe. Pewnie ciężko znaleźć takie info. Marek, różnie. Jest informacja do DeLonghi, jak się do tego menu dostać. Nie ma informacji o resecie encodera, bo jak zrobisz ten taki numer, że już ci wyskoczy test mode, to każdy z tych guzików oznacza coś innego. I to by trzeba, bo ja tego nie wnikam, bo ja sobie to zawsze na bieżąco, jak potrzebuję, sprawdzam. Ale możesz posprawdzać elektrozawory, możesz posprawdzać grzałki, możesz posprawdzać napięcia, jakieś tam wersje software'u. Siemensy też mają to menu serwisowe, też jest ciężko się do niego dostać, ale większość ma. Grzesiek Topik. Nie zdążyłem, ale obejrzę zapis. Do tego, Grzesiek, przed chwilą o tym mówiłem, że ja będę dążył do tego, żeby te live'y były w poniedziałki. Tak, jeśli nie 17.20, to 18.21. Ja sobie zdaję sprawę, że 15 to większość was jest jeszcze w pracy. Niektórzy w pracy mogą oglądać, niektórzy w pracy nie mogą oglądać. Ja wiem, że te wieczorne live'y są fajniejsze i tak będzie, tylko jeszcze muszę parę rzeczy uporządkować, parę misji się pozbyć, poukładać jakoś inaczej te misje, żebym te poniedziałki miał sztywno, wolne, bo wtorki, czwartki, piątki są streamy Sony PlayStation Polska, które ja lubię oglądać, ostatnio na nie rzadko wpadam, ale polecam. Michał Shadow, dzięki za wiedzę tajemną. Proszę, już nie jest tajemna, przynajmniej dla tych 70 paru osób, które są w tej chwili i tych, co potem otworzą. Więc te live mają być w poniedziałki, w środy robi Spox. Nie wchodzimy sobie w paradę, bo branże pokrewne. Także no, trzeba to jakoś wypośrodkować, słuchajcie, żeby wszyscy byli zadowoleni. No wiadomo, wszystkim nie dogodzisz, ale staram się. Wyłącz prąd. Dlaczego mam wyłączyć prąd, tato? Ulepiec się pewnie robi od aromatyzowanych. O, Allegro, to, no tu właśnie było problemem, był ulepiec i ten ulepiec tam jest i trzeba teraz ten ekspres wyczyścić, bo inaczej ten problem wróci. On się nie wziął tu znikąd. Młynek jest ustawiony, ok, jeśli chodzi o ten, bo to młynkiem można spowodować też taką usterkę, więc tu się ulepiła śruba, trzeba ją wyciągnąć, trzeba ją wyczyścić. Nie zdążyłem już zapisać, tak Grzesiek już mówiłem, Michał Shadow, dzięki, nam również szybko mija, fajnie, cieszę się, Artur czy jeszcze Daniel, hehe, ja już zaraz do domu, aby do 18, no ja też, aby do 18, tylko że no ja to, wiecie, ja mam, nie, bardzo lubię live'y, bo jest z wami interakcja, jednak film leci, ja najczęściej weekend ten film tylko wrzucę na Facebooka, nie mam czasu przy tym siedzieć, więc na te komentarze najczęściej pod filmem odpowiadam w poniedziałek. Zresztą dla mnie gdzieś weekend staram się, żeby był taką, ten live był raz w niedzielę, ale staram się, żeby był takim oderwaniem się od roboty, bo nie, ja i tak cały czas jestem w robocie, nawet jak jestem w domu, to jestem w robocie, więc staram się, żeby ten weekend był oderwaniem się i też od tego YouTube'a. A live jednak, wiecie, tam napiszecie komentarz, ja na niego po dwóch dniach odpowiem, potem ja odpowiem, wy odpowiecie po jednym dniu, to jest taka spowolniona interakcja. Tu jest direct. Grzesiek Topik. Przyszła dziś komora zaparzacza z duszą na ramieniu, otwierałem paczkę, czy średnica się zgadza, na szczęście wszystko gra. No i gitara. Mariusz, a tak z ciekawości masz info dla mnie do tej nowej Elety, jak wejść w menu serwisowe? Musiałbym mieć Elettę przed oczami, ja widziałeś, tutaj też zgadywałem, w końcu ja nie znalazłem do tego modelu, ale znalazłem do podobnego, że to trzeba tak powciskać. Musisz szukać Eletta, poczekaj, Eletta, jak wygląda Eletta? Eletta to jest z dotykowym ekranem już? Daj znać, Mariusz, bo ja nie mam w głowie. Grzesiek Topik, moja po 12 tysiącach kaw już taka matowa się zrobiła. No, 12 tysięcy kaw to jest zacny wynik. Mariusz, uwielbiam live, bo jest interakcja, można gadać jakby na żywo. No, no to jest to, no, że wy mnie o coś pytacie, ja odpowiadam, coś tu się dzieje. Film też dla mnie to jest takim gadaniem do kamery, wiecie, to też jest fajne, bo to mi urozmaica pracę, która jest monotonna w dużej mierze. Natomiast no gadam do tej kamery tak jak teraz i nie ma odzewu, więc ja po prostu sobie gadam, potem trzeba to opisać. Montażyście, czyli Patrykowi, którego dzisiaj z nami nie ma, przynajmniej nie widziałem, ale pozdrawiam. Jakieś tam nakierunkowe, no wiecie, to nie jest też tak, że ja daję Patrykowi surowy materiał i Patryk go robi od początku do końca sam. Jakieś tam większe lub mniejsze wskazówki dostaję, żebyśmy... No ten film jest naszym jakby obu nas produktem. Ja daję treść, a potem razem nad nim pracujemy. Ale jednak gadanie do kamery takie suche, tu mam od was odzew. Nie widać, nie słychać, głupi jesteś, pieprzysz głupoty, urwałeś, zepsułeś. W ogóle dajcie znać Spoksowi, że nic się nie urwało, bo dychę stawiał. Jak ktoś tam go gdzieś będzie z nim rozmawiał, bo on pewnie teraz zajęty swoimi 74 urodzinami, to mu dajcie znać, że przegrał zakład. Szkoda, że dychę tylko postawił. Wiem, że się o większą kasę zakłada u siebie, ale u siebie się zakłada w charytatywnym celu, więc to chwała mu za to. Do tego też dojdziemy, tylko nie wszystko naraz.
Elite Explorer, co robi Kurt Brew? Ja wiem, Mariusz, Elite Explorer, tylko ona ma dotykowy ekran, czy to jak to? Ja nie miałem tego ekspresu na serwisie. Monika Borowiec, witam. Jaki ekspres polecisz tak do 4000? Monika, powiem ci to, co mówiłem dzisiaj dwóm klientom. Żaden. W tej chwili ja nie polecę żadnego ekspresu. Nie podpiszę się pod żadnym ekspresem. Bo to są produkty pandemiczne i z nimi jest loteria. To są całkiem niezłe ekspresy, chociaż mają swoje bolączki. Niwony mają, każdy ekspres ma. Każdy ekspres, tak naprawdę powiem wam z doświadczenia, w tej chwili po 3 latach trzeba 500 do niego dołożyć. Traktujcie ekspresy jak samochody. Tak to działa. Także odpowiadając, Monika, ciężko coś polecić. Na pewno ja prywatnie mogę powiedzieć, omijaj Krupsy, których ja nie naprawiam, bo ich nie lubię. Dla mnie to są słabe, awaryjne ekspresy. Philipsy, jeśli nie lubisz dłubać, bo tam są drobne usterki, ale częste, to też nie. Cała reszta też się psuje. To nie jest teraz tak, że jest jakiś lider w super jakości, czy lider w super dziadowskości. To jest wszystko w tej chwili przeciętnie dziadowskie. O, dobrze, Artur, piszesz do Monika. Wejdź na grupę na Facebooku, zadaj to pytanie. Tam jest w tej chwili już 400 osób chyba. Będziesz miała przegląd. Pewnie jeszcze mniej będziesz wiedziała, jak ci wszyscy odpiszą, bo to zawsze tak jest, ale... Tylko do ciebie z nią przyjadę, jak coś by się działo, pieprzę masówkę serwisową, a ty podchodzisz do sprzętu z sercem. No staram się, no niestety duże serwisy podchodzą hurtowo, bo mają roboty hurtowo. No ja mam tej roboty hurtowo, ale w małej skali, tak? Przekaż mu, Daniel. Ja się muszę do Spoksa wybrać, ale nie mam kiedy na razie. Hej, trzeba odkamieniać ekspres jak tak, co jaki czas. 65 domen. Słuchaj, zasada jest taka. Odkamieniasz ekspres jak woła, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Bo słuchajcie, można wypić 5 kaw przez 3 miesiące i on wtedy na pewno nie zawoła odkamienianie. Więc zasada jest jak zawoła, ale nie rzadziej niż na 3 miesiące. Taką pamiętam zasadę i to się sprawdza. Teraz to wszystko się psuje. Czasy bezawaryjności, Sajko bezawaryjnego przez 15 lat minęły. Dawno minęły. Stare ekspresy, ja tak jak wam pokazuję nawet czasami na filmach, czy mówię o tym, 20-latki naprawiam i one jeszcze pochodzą. Natomiast tańszy plast, wszystko jest tu tańsze. No to znak czasów naszych taki. Tandeta, konsumpcjonizm. Wszystko jest na napędzanie kasy. Słuchajcie, pieniądze są ważne, ale czy są najważniejsze? W dzisiejszych czasach chyba są najważniejsze. No tylko ja mam trochę inne podejście do tego tematu. Sion, nie naprawiam kolbówek. Nie opłaca się naprawiać kolbówek. 99 na 100 klientów po wycenie kolbówki rezygnuje z naprawy. I co, mam brać 100 za diagnozę od klienta za ekspres, który kosztuje 400 zł czy 500? No to by było bez sensu. Nie naprawiam kolbówek. Są serwisy, które naprawiają, jest ich mało. Musisz poszukać. Ja nie. Powiem ci, Mariusz, że to nie do końca tak jest. No, wiesz, no, wszystko zależy od kosztów usterki, jak ci się trafi usterka, miałem czytać. Wolę zapłacić tobie, niż oddać na gwarancji. Taka prawda. Nie do końca to jest prawda, to wszystko zależy od usterki, bo jakby ci przyszło u mnie 1500 zapłacić, to jednak byś wolał oddać na gwarancji. Natomiast mam wielu klientów, którzy u mnie zostawiają na jakieś drobne usterki, bo nie chce im się czekać. Na przykład jakieś przepływomierze, jakieś takie pierdoły, gdzie ja jestem w stanie to ocenić już, jak tu przyjdą z ekspresem. Ostatnio wymieniałem przepływomierz klientowi. Stwierdził, że on nie będzie 6 tygodni w Philipsie czekał, a tyle mu powiedzieli. No, to już decyzja należy do klienta. Ekspresy nie są plombowane. Ja jak je rozbieram, staram się, zwłaszcza przy tych, które są na gwarancji, uważać na śrubki, na wkręty, żeby ich nie opierniczyć, żeby nie było śladów ingerencji. Wymiana przepływomierza w tych ekspresach z reguły jest banalna, więc to już klient decyduje. Zawsze informuję klienta, że jest ryzyko, że zostaną ślady po... Zawsze wam się może wkrętarka omsknąć, to słuchajcie, no nie ma ludzi nieomylnych. Przyjął do wiadomości z goryczą. Nie wiedziałem, o co chodzi, a ty, Daniel, piszesz o Spoksie. Ryszard Merker, widziałem, ale ja nie potrzebuję takich rzeczy, naprawdę. Ja mam swoje metody opracowane, bardzo ci dziękuję za te, bo tu Ryszard pisze, czy widziałem ograniczniki prądu. Ja mam swoje metody wypracowane, mnie się tu wszystko zgadza w serwisie. Dziękuję, bo takie maile są fajne, pouczające, można się pewnych rzeczy dowiedzieć, natomiast ja to robię po swojemu od lat i mi wynalazki niepotrzebne. Ja sobie radzę. Siemka Skoczek.
EC860, ale to nadal jest... EC860 to nadal jest kolbówka. Ja nie robię kolbówek. Jeśli w ogóle kiedykolwiek robiłem ekspresy kolbowe, to gastronomiczne, czyli takie po 5, 10, 15, 20, 30 tysięcy złotych. Nie robię kolbówek, bo to roboty wcale nie jest mniej, a... No po prostu nie robię, no taka jest decyzja u mnie w firmie, nie robimy kolbówek. No to Sławiki, wydaje mi się, że to zmieniałem w którymś momencie, no ja już zgubiłem wątek. Mariusz Miejski, a ja oddam na gwarancji, to nie wypiję z tobą kawki, a miło by było. No pff, słuchaj, ja zapraszam, decyzja należy do klienta. Ja nie mam żadnego problemu z naprawianiem ekspresów, które są na gwarancji. Dobra, słuchajcie, ostatnie pytanie, jeśli ktoś jakieś ma. Ja tu już powoli się szykuję do wypad z baru. O, wyłączam telefon firmowy, który już dawno powinien być wyłączony. Podjadę jutro koło 10. Kto to tu do mnie jeszcze pisze? O co tu chodzi? Poczekajcie, bo tu jakiś błąd. Poczekajcie chwilę. No tu coś pomyliłem. I to widzę, że klient chce jutro po ekspres przyjechać, a on stoi z tyłu jeszcze niedotknięty. Gdzieś komuś nie to, co trzeba wysłałem. Dobra, nieważne. Szymon, na razie szwagier, trzymaj się. A kiedyś można podesłać jakieś info, jakie objawy i co zostało wymienione, żebyś nakierował? Sion, nie pomogę ci w kolbówkach, bo ja ich nie robię. Nie będę cię naprowadzał na ekspresy, których ja od 5 czy 6 lat nie miałem w rękach. Bo nie wiem, nie chcę, wiesz, ci głupot nagadać, to nie chodzi o niechęć. Napisz na grupie na Facebooku. Ja wam jeszcze tu wrzucę, tym, którzy nie wiedzą. To ja wam tu wrzucę adres grupy, tam piszcie i ty Cion, czy przepraszam, jeśli źle czytam twój nick. Tu zadaj pytanie, tu jak najbardziej o kolbówkach też rozmawiamy. Ja się co prawda nie wypowiadam, bo się nie znam. Ale zajrzyj tutaj, zadaj pytanie. Tylko jak dołączasz do grupy, to czytaj dokładnie, bo tam 90% ludzi nie zaznacza, akceptuje reguły grupy i potem są zdziwieni, że ich nie przyjęło z automatu. A tam przyjmuje automat. No i tyle. I tam ci na pewno ktoś pomoże, bo już było parę pytań o kolbówki. Daniel, czy widzimy się jutro z Poxa Live? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo jutro nie przewiduję, chociaż ja nigdy nie... Ciężko jest przewidywać rzeczy nieprzewidywalne, ale raczej będę. Ostatnio mnie nie było. Wiem, nawet oglądałem oczywiście dzień później. No, czasami mnie nie może być, no. Grzesiek, zostanie mi jeszcze zabawa z wymianą pływaka pewnie, bo przy połowie zbiornika z wodą krzyczy o wodę, a tam ręki nie idzie włożyć, żeby zdjąć dekielek i wyjąć pływak. No to jest tragedia z tymi dekielkami. Dobra, słuchajcie. Braci, moja droga, prawie 100 osób było. Super, dziękuję za donaty. Zolenizant dał najwyższy. To jest wariat. Psychofan. Z konkursami jest problem na YouTubie, bo jak wchodzisz w konkursy, to ci wchodzi komisja gier hazardowych i zasad. Problem jest z konkursami. Ja myślałem o tym i pewnie coś kiedyś wymyślimy, ale to nie może być w formie takiego konkursu. Słuchajcie, trzymajcie się, miło mi było, mam nadzieję, że wam też. Następny live będę dawał znać, postaram się, żeby był w najbliższy poniedziałek, trochę później, ale nie obiecam wam jeszcze, bo jeszcze parę rzeczy jest do wyprostowania. Także dzięki za obecność. Pozdrowienia dla was, miłego wieczoru. Widzimy się na filmie w sobotę, bo dzisiejszy live był zamiast bez dubli. Film w sobotę, będzie coś ciekawego. Mamy współpracę, ale to dowiecie się w sobotę. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć. Jeszcze pewnie mnie chwilę będziecie widzieć, ale staram się zniknąć.